Sponsorem audycji jest firma supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. www.supersports.pl. Cześć, z tej strony Mateusz Rokuszewski z Weszło.com. Słuchajcie Radia Widzew, bo to najlepsze źródło informacji o waszym klubie. Rozmowy totalnie swobodne! Dobry wieczór, 26 maja, data szczególna, Dzień Matki. Wszystkim mamom składamy najlepsze życzenia, a witają was jak zwykle we wtorek. Maciej Wojciechowski, cześć. Michał Nibarski, witajcie. Co tam, Maćku, słuchałeś wywiadu z Wichniarem? Wiesz co, oglądałem, znaczy słuchałem tak od 20 minuty mniej więcej, muszę sobie nadrobić później zaległość tą z początku rozmowy. Słuchałem, tak, bardzo mi się podobało to, że nie było tam gadaniny o niemieckiej lidze, o pobycie w Arminii, w Hercie Berlin, bo pewnie Artur by mógł opowiadać o tym wiele, wiele, wiele i to by tak trochę mogło kibiców Widzewa Zanudzić. Dla mnie szkoda, bo ja nie, a to dla mnie zawsze są ciekawe te, tak, opowieści o tych wszystkich piłkarzy. Mnie to bardzo interesuje, piłkarze, jak wspominają właśnie ligi zagraniczne. Natomiast słyszałem końcówkę i to, co Artur Wichniarek mówił też po meczu z Legią, bardzo mi się to podoba, super odpowiedzi, nie jakieś takie sztampy. Po pierwsze pytał go Guzi o to, czy wróciłby do Widzewa, gdyby dostał propozycję. Tu zaskoczenie takie nie na zasadzie, tak, oczywiście, jakby ten, tylko nie interesuje mnie, bo wydaje się, że nie chce pracować z amatorami, nie chce się użerać. Druga sprawa, która bardzo mi się podobała już po meczu w Pucharze Polski, Artur Wichniarek no jednak coś osiągnął i mówi o tych naszych współczesnych piłkarzach, których mam wrażenie traktujemy czasami jak trochę takich niepełnosprawnych, litujemy się nad nimi i tak dalej. Mam jakieś talenty, które mają po 21 lat, a ciągle się rozwijają i są młodzieżowcami. Generalnie to, co mówił, no trzeba dużo trenować, trzeba się starać, bo piłkarze nie mają aż tak dużo zajęć. Także cieszę się, że za tydzień rusza liga, że rusza Skra, natomiast ja być może jestem takim człowiekiem albo bardziej wymagającym, albo dla innych może bardziej marudnym, bo widziałem prawdziwych piłkarzy w Widzewie i no przykro mi, nie chcę mówić po nazwiskach, ale tutaj poza Marcinem Robakiem, Wojtkiem Pawłowskim, no to jest taka ostoja obrony, nie będę już mówił, to podobno świetny piłkarz jest, być może na trzecioligowe boiska. No tak, no ale ty miałeś to szczęście, że oglądałeś Smolarka, oglądałeś Bońka, oglądałeś Młynarczyka, oglądałeś tych najlepszych ja cię trochę rozumiem, natomiast patrzę też na tych młodych, którzy dla Robaka przychodzą na stadion, no jest jak jest. No i ale oczywiście, to... nie, chodzi mi o to, żeby zachować proporcje, żebyśmy oczywiście dopingowali tych piłkarzy, bo ja też ich wspieram i tak dalej, natomiast żebyśmy nie przesadzali też zrobieniem z nich jakichś mega piłkarzy, bo po prostu nie oszukujmy się, jeżeli ktoś ma 26, 7 czy 8 lat i przychodzi na trzeci poziom rozgrywkowy w Polsce, no to nie dlatego, że kocha Widzew i ma szalik w szafie, chociaż no większość tak mówi, tylko dlatego, że po prostu nie znalazł zatrudnienia w innym klubie z niższej ligi. No tak, ale no. Też Nibar, pamiętaj, że ja mam wrażenie, że Daniel Tanżyna zdaje sobie sprawę z tego, że nie był, nie jest i nigdy nie będzie, nie wiem, Tomaszem Łapińskim, tak jak nie zdaje sobie sprawy, nie wiem, Przemek Kita, co by tam o nim złego nie mówi, że nie będzie nigdy Smolarkiem. No to chyba też nie jest tak, że ktoś komuś... Nie, ja nie odnoszę wrażenia, że ktoś komuś na Widzewie wmawia, że Patryk Bolański to jest legenda na równi z Henrykiem Bolestą. Myślę, że nie. Że oni chyba... Chociaż tam kiedyś Patrykowi zrobiono moim zdaniem bardzo dużą krzywdę w klubie. Nie, poniekąd to rozumiem, natomiast chodzi mi o to wrzucanie go na szaliki. Pamiętasz, był kiedyś taki moment, że Patryk Bolański trafił jako jeden tam z kilku zawodników, albo jeden z niewielu, tak naprawdę, no paru na pewno było takich przypadków. Ja nie wiem, czy nie był. A może był sam, natomiast słuchaczom przypomnę, kiedyś oficjalny sklep wypuścił szalik, to jeszcze wtedy prezes Klementowski chyba rządził klubem, chyba już Przemysław Klementowski, bo to już była na pewno na pewno były czasy nowego stadionu. Wypuścili szalik, gdzie był Patryk Wolański. Poniekąd rozumiem budowanie jakiejś takiego... brandingu wokół tych zawodników, którzy są w Widzewie, szukanie na siłę, może nie legend, ale kogoś, z kim kibice młodzi mogliby się identyfikować. Ale to się odbiło potem rykoszetem, poleciało w kierunku Patryka, który nagle urósł do roli, nagle mu przypięto łatkę pod tytułem to jest nasza obecna legenda, mini legenda, na co się nie zgadzało wielu kibiców.
i zamiast mieć pretensje do ludzi, którzy taki szalik wyprodukowali, uszyli na drutach, no to pretensje też trochę odbijały się w kierunku Patryka i uważam, że to było trochę przesadzone jednak w tym wszystkim. No ale też z drugiej strony pamiętajmy, że Widzew jest tak bardzo medialnym klubem, że no nie da się schować tego klubu gdzieś tam do szafy, zamknąć na klucz i powiedzieć, nie będziemy tych piłkarzy nigdzie z nimi nigdzie wychodzić poza boisko piłkarskie, walce o punkty, dopóki tutaj znowu nie wróci półfinał Ligi Mistrzów, nie? No to też tak nie możemy zrobić, bo musimy żyć tym, co jest tu i teraz, no tak uważam. Nie, no oczywiście masz rację, natomiast też nie do końca się zgodzę, że Szalik spowodował, no, że Patryk Wolański sobie z tym nie poradził, no bo nie, to jest Widzew. To jest jeden z elementów sobie oczywiście, to jest jeden z elementów, ja nie mówię, że to zaważyło. Nie, rozumiem, no oczywiście trzeba to wszystko wyważyć i natomiast jeżeli chodzi o Artura Wichniarka, to on ma rację mówiąc o tym, że piłkarze mają dużo czasu, jeżeli ktoś nie umie, nie wiem, dobrze wrzucić piłki z rożnego czy z rzutu wolnego, no to niech zostanie po treningu i po prostu ćwiczy aż do skutku, natomiast tak to wygląda pewnie, że tam godzina półtorej treningu, idziemy do domu i tak dalej, no ale nieważne, powiedz 42, 233, 89 19, powiedz jacy goście dzisiaj, czy też gość będą. Tak, właśnie miałem informować o tych naszych numerach, ale mamy lekki problem z linią telefoniczną, zaraz się postaram to na szybciutko poprawić, natomiast jeśli chodzi o opisanie do nas, no to kanały społecznościowe dobrze znacie, już pewnie Twitter, Facebook, radiowidzew.pl, albo hashtag rozmowy totalnie swobodne, ale jest dość długi, więc możecie też pisać pod profilem radia bezpośrednio, też się nic nie stanie, też nam to nie umknie, no i pewnie Bar już też wie od wczoraj rana funkcjonuje, już działa nasza oficjalna aplikacja radiowa na telefonach, na urządzeniach systemem Android, możecie sobie instalować na swoje telefony naszą aplikację i słuchać radia za jej pośrednictwem, wkrótce będzie dostępny także taki pomocny zestaw, aplikacja na telefony z systemem iOS, czyli na iPhony, ale czekamy, aż nam zatwierdzi sklep App Store tę aplikację i wtedy będziemy mogli już tak w pełni, że tak powiem, na wasze telefony, urządzenia mobilne trafić i wtedy będzie wam się z pewnością bardzo wygodnie z nami współpracowało, o tak to powiem. A co do gości dzisiaj, bo też o tym mówiłeś, dzisiaj naszym gościem w pierwszej części programu, już za lada chwilkę, tylko tutaj musimy sobie zrestartować linię telefoniczną, bo coś nam się tutaj lekko zbiesiło, ale myślę, że zaraz będzie ok. Natomiast w drugiej części programu porozmawiamy z panem Maciejem Szpryncem. To jest człowiek, który jest kibicem Widzewa od wielu lat, ale jest także reżyserem. Między innymi zajmuje się branżą filmową. I będziemy... Proszę? To jest program na żywo, drodzy słuchacze, rzeczywiście ja teraz się pierwszy raz od Maćka dowiaduję, kto będzie gościem, bo dogrywaliśmy tych gości, Maciek jednego, ja drugiego, Maciek dograł drugiego gościa, fajnie, no to będziemy, Maciek pewnie jest przygotowany jak zwykle, ja jak zwykle będę improwizował, ale jak filmowiec to będzie o czym porozmawiać, to także tak, taki będzie wstęp do filmówki jutrzejszej. W skrócie mówiąc, jest to człowiek odpowiedzialny za powstanie takiego filmu dokumentalnego pod tytułem Brent by nasza ziemia obiecana. On był wyemitowany czy opublikowany bodajże 2 lata temu, albo w ubiegłym roku, nie pamiętam już dokładnie. Ale Nie, to już czas minął, to jest za Smudy tak. Było, wiesz, to w którym roku tak, był Smuda. Tak, faktycznie, był trener Smuda, wtedy był trenerem, no to mógł być 2018 rok, to 2 lata. Tak. Ale to sobie już pogadamy z samym twórcą, będziemy mądrzejsi, to w drugiej części programu, a w pierwszej, jak mówiłem, powiedziałem, Andrzej Michalczuk będzie z nami, zresztą pisaliśmy też o tym na naszych kanałach społecznościowych, też no w pewnym sensie legenda Widzewa, pograł wiele, wiele czasu, jest traktowany jak swój, chociaż pochodzi z Ukrainy, został w Polsce, mieszka w Łodzi albo pod Łodzią chyba nawet dokładnie rzecz biorąc, więc też sobie pogadamy. Zapytamy z Andrusza się chyba jakoś tak, nie? Bo... Nie, no Andrzej jest, Jędrek po polsku. Chciałem sobie zażartować. Powiedz Nibarze, co tam... Tak, co tam w polityce? Tak, Chińczycy trzymają się mocno, jak mawiał Wyspiański chyba tak, w Weselu. No dobrze, nie będziemy o Weselu, tylko tak jak powiedziałem, Dzień Matki dzisiaj, także jeszcze raz wszystkim mamom, wszystkim
wszystkiego najlepszego życzymy. Imieniny Filipa, Pauliny i Eweliny. Jeżeli to Eweliny Budźko, to Ewelinie Budźko składamy najlepsze życzenia naszej masażystce, tak? Czy to jest fizjoterapeutka? Nie wiem. Nieważne. W 1907 roku lecimy z urodzinami szybciutko. John Wayne się urodził, czyli taki słynny aktor amerykański, znany głównie z westernów. Jak byłem dzieckiem, to westerny były popularne w telewizji polskiej i oglądałem. W roku 1912 Jonasz Kadar, pierwszy sekretarz partii komunistycznej i premier Węgier z dawnych czasów. 26 rok, ważna data dla wszystkich fanów muzyki. Miles Davis się urodził, zmarł w 91 roku. Trębacz, muzyk, wybitny jazzman. W 1945 roku Ryszard Karalus, trener związany między innymi z Jagiellonią Białystok, to zdaje się spod jego rąk czy też nóg, nie wiem jak zwał, tak zwał, wyszli tacy piłkarze jak między innymi Jacek Hańko i Marek Citko, nie, czyli byli piłkarze Widzewa Łódź. W 1946 roku muzyczna data Mick Ronson, zmarł w 1993 roku, gitarzysta, który współpracował między innymi z Davidem Bowie, Lou Reedem czy Bobem Dylanem, a także Morrisseyem. Czy jeszcze jest jakaś data? Aha, w 1949 roku urodziła się Stevie Nicks, czyli wokalistka zespołu Fleetwood Mac. No i w tymże roku, w 1949, Bernard Hanaoka, kiedyś był taki popularny projektant, który Maciek pewnie nie pamięta, bo on jakoś tak za komuny później był lansowany. W 1954 roku Marian Gold, to nazwisko nic mi nie mówiło, natomiast jeżeli powiem, że jest to wokalista zespołu Alphaville, pewnie wielu słuchaczom lampka się, coś tam się w głowie rozjaśni. W 1955 roku też muzyk Tomasz Zegry. Japan, pamiętam, bardzo mi się podobało. A, brawo, no brawo, znam, brawo, Alfa, brawo. Znam. A jesteś właśnie. W 1955 roku Tomasz Zeliszewski się urodził, czyli perkusista grupy Budka Suflera. To też chyba znasz Budkę Suflera. Znam, oczywiście. Do tanga trzeba dwojga i tak dalej. Ale w 1958 roku urodził się... Najbardziej, a przepraszam, tak? A najbardziej mi się podoba taka bardzo klimatyczna, bardzo klimatyczna pieśń pod tytułem Samotny dom, czy jakoś tak, jest taki samotny dom, chyba taki był dokładny tytuł. Bardzo mi się podoba tam taka burza w tle. Odgłosy piorunów i taki świetny wokal, prawie że a cappella przez długi fragment tej piosenki pana Cugowskiego. Piotra? Tak, to trochę starsza Budka Suflera. Piotr Cugowski to syn, to Krzysztof Cugowski. Wokalista Budki Suflera to Krzysztof Cugowski, Piotr Cugowski to wokalista braci albo gitarzysta, nie wiem, bo nie śledzę braci. W każdym razie w 1958 roku, tu pewnie nie znasz, Wayne Hussey się urodził, zespół The Mission, wcześniej The Sisters of Mercy, a w 1962 roku, i zdziwiłem się, że ta postać już nie żyje, Black się urodził. Kojarzycie takiego wokalistę Black, wykonawca jednego przeboju, Wonderful Life. A, no to tak. To nienawidziłem tej piosenki, pamiętam, że jakoś mnie denerwowała taka ballada. Ale nie było artystów jednej piosenki, mam wrażenie. No oczywiście, że tak. Możemy zrobić taki program o piłkarzu jednego meczu i wtedy tak, połączymy z piłkarzami. W tymże 62 roku, to dobry rok, bo dużo piłkarzy się urodziło, akurat nie dzisiaj, Krzysztof Warlikowski, reżyser teatralny, wybitny teatr, Nowy w Warszawie teatr, Mały teatr, Rozmaitości, Oczyszczenie, Krum był w telewizji nawet, Apolonia, etc., etc., Proces Kawki, a w 64 roku, to pewnie większość ludzi zna, Leny Krawic. Kojarzysz Lenego Krawica? No, oczywiście, nie mój rodzaj muzyki, ale jak najbardziej. Taki... No mój jako tako, chociaż to taki epigon muzyczny, no, ale miło się słucha. Tak, jest taką bujną czubę, 60... ala, nie wiem, Christophe Carambe był kiedyś taki piłkarz. Albo ala Makota. Tak, kiedyś, teraz już ma krótkie włosy. W 67 roku urodził się Bartłomiej Topa. Ale co, że, chcecie, że wyłysiał, czy? Nie, dam ci to. Krótko się obciął. Ale Bartłomiej Topa, to wiem, to bardzo, też bardzo wyłysiał. Fajny aktor. Jeden z moich... Tak, Topa wyłysiał, czy się obciął? No każdy, jak masz 67 rok, to 53 lata, to już łysieje. Przypomniałeś mi teraz bardzo fajną rzecz, ja jutro sobie już zapisuję na filmówkę, bo jutro jest środa, to ja od razu sobie zapisuję. Tak. Były filmy, były seriale, były filmy dokumentalne, a jutro będzie teatr telewizji, uwaga. To bardzo ciekawe. Jeszcze muszę zapisać sobie rancho, bo obiecałem, że będzie rancho, bo byłem teraz w Wilkowyjach, byłem w sobotę i piłem mamrota na ławeczce.
więc muszę to poruszyć. A Dry propos wool, kiedyś był taki przebój, aha, wilku wyj. Aha. A propos Aha, właśnie. Bartłomieja Topy, to pamiętam jego najlepsza rola, to oczywiście rola w serialu Złotopolscy. Ale to tak już, może nie na No, czy może najlepsza, najlepsza. to bym polemizował. Wydaje mi się, że w filmach Smarzowskiego lepsze role. Oj, Powiem żarty. coś specjalnie dla Stefana Spiotrkowa. Stworzył tam niesamowitą kreację w filmach Wojciecha Smarzowskiego, Wojciech Topa. Tak, Tak, tego pozdrawiam pana Stefana młodego, Spiotrkowa. tak? W Weselu między innymi, a w Nie, no, Domu pana między młodego innymi. w Weselu to grał chyba Maciej Sztur. Nie, no Sztur grał kamerzystę. A, tak, masz rację, masz rację. To Niedoszłego mi... pana młodego, tak można by Tak, go tak, nazwać. tak, 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 tak. No, taki charakterystyczna postać, charakterystyczna uroda i kończymy z urodzinami w 77 roku. Luca Toni się urodził, to na pewno wiesz, kto to był Luca Luca Toni. Toni, si, va bene, No signore, właśnie. Anibar. Fiorentina, Juventus, między innymi Roma chyba. Bayer I tak Monachium. dalej. No, to chyba Bardzo dobry tyle. sport był kiedyś. Będziemy chyba powoli próbowali łączyć się z naszym gościem, tak? Czy masz, Macieju, jeszcze coś do powiedzenia? Ja mam wiele do powiedzenia, bo dawno mnie nie było w rozmowach totalnie swobodnych. Nawet tak się stęskniłem, że w sobotę, w niedzielę wracając do domu z auta postanowiłem zadzwonić, zrobić niespodziankę chłopakom, bo to nieplanowane było. No i nie dość, że tak, zdeprymowałem Guziego, bo był jako człowiek od spraw technicznych tego dnia i w ogóle mnie nie poznał przez telefon, był przekonany, że dzwoni gość, więc stał na baczność, jak dzwoniłem. To dobrze, dobrze, dobrze widać, dobrze wróży. To po jakimś czasie poznał mnie Sosę na antenie, więc było śmiesznie, ale też był skutek uboczny taki, że w tym samym czasie zadzwoniłem, co miał się dodzwonić do nas Rafał Chorąży, trener amfutbolistów, no i później chyba nie mógł i coś tam stanął na przeszkodzie, więc gdybym nie zadzwonił, to pewnie byłby drugi gość, ale nie było drugiego gościa przeze mnie, więc biorę to na siebie, tak jak albo nie będę mówił kto, bo nie chcę wracać do tych smutnych. Nie mówmy o smutnych historiach. Chciałem tam coś o Częstochowie, ale nie ma. Chociaż Częstochowa już za kilka dni, ale to nie. A propos Częstochowy, to tak też z fanklubu Widzewa, z Łowicza wyruszyła pielgrzymka, nie pamiętam kiedy, czy w sobotę, czy w niedzielę i dowiedziałem się, że ta pielgrzymka została rozgoniona przez policję jakoś, ponieważ pielgrzymka łowicka jest jedną z najstarszych pielgrzymek w Polsce, no ale szło ponad 100 osób i policja tam zrobiła nalot, że nie można, że bez maseczek, że niezachowane te różne warunki związane z higieną, czyli 2 metry i tak dalej. I część pątników wróciła do domu, a część po polach i różnych drogach idzie do Częstochowy. Także szacunek dla tych Ale w pielgrzymów maju, pozdrawiamy. to Tak, w maju, dlatego tak, ale dlatego, że to jest tradycja. To jest jedna z najstarszych, tak jak powiedziałem, pielgrzymek i tradycji w Polsce. Właśnie Łowicka chyba w XIX albo nawet XVIII wieku zaczęli. Nieistotne. No i jest taka tradycja coroczna, że właśnie w maju idą, bo się zdziwiłem, ale zasięgnąłem informacji, że właśnie Łowicz ma taką tradycję. No ale policja tutaj się nie popisała, także nie będę śpiewał piosenki o policji, czyli bo rozumiem, każdy. można by, a niedługo będzie można w tym magazynie, jakie tam są kościelne. Niedziela była i jeszcze był. Gość niedzielny. Gość niedzielny, o właśnie, gość niedzielny, to niedługo przeczytamy relacje z pielgrzymki Łowiczan i tam w drugim akapicie będzie przeszkodzili nam ci co zawsze w tej pielgrzymce. A propos pielgrzymek, to ci powiem, że ja kiedyś uczestniczyłem w takiej pielgrzymce. Tylko że ja wystartowałem, proszę ciebie, nie z Łowicza, tylko z Koszalina. I to była pielgrzymka do Częstochowy, oczywiście, nie z Koszalina do Białogardu. Z Koszalina jako gwardia Koszalin wystartował, czyli rozganiał pielgrzymki. Tak, jako gwardia, jako ZOMO. I szliśmy 17 dni, chyba z tego co pamiętam, do Częstochowy. Z buta. Proszę. Nie przejechałem A nawet ja metra kiedyś nie. innym pojazdem jak własne nogi. No i tak po 3 dniach już był kryzys, tak do Połczyna dochodziliśmy, to nogi mi już odmawiały posłuszeństwa. Ale po nocy, rano już przetrwałem ten kryzys i było nieźle. I powiem ci, że jak wypiłem sobie piwo tego 17 dnia, bo już wracaliśmy pociągiem, no to smakowało mi jak nigdy. Ale mamy chyba już połączenie z naszym gościem. Halo, dobry Halo, wieczór, halo. panie Andrzeju, czy się słyszymy? Tak, słyszymy się. Dobry wieczór, panie Andrzeju. Mam nadzieję, że pan jeszcze nie zasnął. Dziękujemy. Nie śpię, żartowałem. Że jest pan z nami. A jak zdrowie dopisuje? No, nie narzekam, jest, bo było, no.
No to dobrze, to najważniejsze. I jak pan, czeka pan na ten mecz Widzewa pierwszy, czy tak nie bardzo się pan tym interesuje już po latach? Nie, no zawsze przychodzę na stadion, wiadomo, że dużo poświęciłem tej drużynie, temu klubowi i zawsze chętnie oglądam, czy to pierwsza, czy druga liga. No, wiadomo, że teraz po takiej przerwie ciekawe będę nie tylko ja, wszyscy kibice, jak to będzie wyglądało, prawda? Aha, no właśnie, no, bo to jest taka sytuacja zupełnie niespotykana do tej pory, a pan jest chyba też bezpośrednio, ma pan kontakt z ojczyzną, czyli z Ukrainą, czy może pan powiedzieć, jak tam wygląda sytuacja, orientuje się pan, jak w lidze ukraińskiej? Powiem szczerze, że to też na razie do końca nie wiem, ale też będą chyba odmrażać tą ligę, bo mam przyjaciół ze szkółki, którą kończyłem, z którymi też grałem z chłopakami i też zapadają różne decyzje, też nie wiadomo, będą wszystko patrzeć, jak to będzie wyglądało na co dzień. Na razie z tego, co wiem, jestem w kontakcie tam z rodziną, otworzyli metro, będą chcieli tam więcej tego transportu otwierać, także pomału to wszystko się otwiera i rozkręca się i wszyscy pomału wracają do codzienności. Aha, no to fajnie, to będzie może dobrze. Ja właśnie chciałbym pana zapytać, bo myślę, że mało osób tak pyta o to i mało osób wie, jak w ogóle się zaczęła pana przygoda z piłką właśnie na Ukrainie, bo pan zaczynał poniekąd w wielkim klubie, w Dynamie Kijów, prawda? Tak. No jak zaczęła się? Zaczynałem w ogóle w takim malutkim klubiku u siebie na osiedlu. Później trafiłem do tej szkółki Dynamo Kijów. Znaczy trafiłem, no bo co roku jest nabór tych chłopaków. Co roku też jest duża rotacja, można powiedzieć. Bo też mam kolegę, z którym grałem w piłkę, a teraz on jest trenerem tej szkółce i czasami jak jestem na Ukrainie albo też spotykałem się z nim w Polsce, bo z chłopakami przyjeżdżał, albo był przyjazdem gdzieś dalej, zatrzymywał się tutaj i jest rotacja tych chłopaków, wiadomo, że słabszy odpada, lepszych ściągają, to są chłopaki z całej Ukrainy i nie tylko z Ukrainy, którzy tam mieszkają w Kijowie, w takim internacie, mają zapełnioną szkołę, wyżywienie, no i wiadomo, najważniejsze treningi mają, można powiedzieć, też zależy od wieku, tam 2 razy dziennie, 3 razy dziennie, to nie tylko treningi piłkarskie, też tam mają fizykoterapeutów. No, w każdym razie, jak ja to mówię, duży zakład, można powiedzieć, tak jak a jak sam Amsterdam albo duże, wielkie kluby, prawda, i kiedyś jeszcze prosili mnie ze Związku Piłkarskiego Łódzkiego, jak już kończyłem grę piłką, żeby zaprosił tych chłopaków na jakiś turniej, ale dzwoniłem właśnie do swojego kolegi i przeprosił mnie bardzo i mówi, że żeby ich zaprosić jako firmę Dynamo Kijów, to trzeba przynajmniej pół roku wcześniej dzwonić do nich albo wysłać zaproszenie. Oni też mają swoje plany i mówi, że zapraszamy w takie właśnie duże kluby jak Real, Milan czy Juventus i też nie na wszystkie takie zaproszenia odpowiadają pozytywnie, bo też mają swoje plany. Jakoś tak mam też ligę tych chłopaków, prawda, po całej Ukrainie, później tam jeszcze na inne zawody jeżdżą, no to także tak to wygląda. No to może pan jakiegoś piłkarza poleci do Widzewa, jak Widzew stać, no może za jakiś rezerw na Makijów. może kiedyś i tak, bo wiadomo, że te chłopaki też mają swoje jakieś, jak ja to mówię, marzenia. Ja też marzyłem grać w wielkiej drużynie Dynamo Kijów, ale niestety wtedy grał takie gwiazdy jak Demjanenko, Protasow, Litovchenko czy
Olek Bochin, niestety tylko piłki im podawałem, no ale cieszę się też, że trafiłem do innego wielkiego klubu Widzewa i też kawał czasu poświęciłem, ale czemu nie, jak coś się trafi, także ja jestem zawsze służę pomocą dla Widzewa. No Dymianienko, Błochin to rzeczywiście piłkarze wielcy i znani w Polsce też byli bardzo. No oni grali jeszcze w reprezentacji Związku Radzieckiego. Ja mam takie pytanie, bo pan służył w wojsku, to było wojsko jeszcze w Związku Radzieckiego, prawda? Armia Czerwona. Dokładnie, byłem 2 lata w wojsku. Jak to wyglądało w Związku Radzieckim wojsko? Bo to jest ciekawe, wie pan, zwłaszcza myślę, że dla młodych słuchaczy, ale nie tylko. No, powiem tak, że miałem trafić tak naprawdę do jednostki sportowej, gdzie mogłem trenować piłkę nożną, ale coś tam wyszło nie tak i normalnie trafiłem do jednostki, gdzie 2 lata byłem w wojsku normalnie, za te 2 lata może ze 2 razy miałem... Ale w piechocie czy w jakiejś artylerii? W jaki rodzaj to był wojska? No nie chciałbym na teraz tak. A rozumiem, jednak Związek szczerze. Radziecki swoje zrobił, nie będzie mu jawniać, dokładnie, dobrze, to może no to też takie coś, ale normalnie tak, byłem w wojsku, służyłem przez 2 lata, jak to się mówi, od A do Z u nas mówię, no ale powiem szczerze, że też duże wojsko mi dało, bo duże biegania, zajęcia na siłowni, różne sprawy takie, bo to takie wojsko było. Można powiedzieć specyficzne, o, może tak. No. I po wojsku jednak to zamiłowanie do piłki zostało i zacząłem trenować i później właśnie już myślę, że te młodzi kibice też czytali książki, czy moje wypowiedzi, czy moją historię, później właśnie trafiłem do Kazachstanu. I tak można powiedzieć, potoczyło się moje życie piłkarskie. A z Kazachstanu, jak wtedy wyglądała ta liga w Kazachstanie? To nie, bo teraz Kazachstan, no jest parę zespołów to bardzo bogatych, a wtedy jak to wyglądało? No wtedy to też wyglądało różnie. Po pierwsze pojechałem do Kazachstanu, dlatego że to było trochę liga bogatsza niż na Ukrainie, powiem tak. Wtedy była... Było tak, była wyższa liga Związku Radzieckiego, no te duże drużyny w całym Związku Radzieckim, że wiadomo, jak my mówimy teraz, Spartak, Dynamo Kijów, Pachto, Kartaszkiem, może powiedzieć z każdego, no teraz z każdej można powiedzieć państwa, kiedyś, bo te, tak? Tak, każdej republiki, bo teraz już to inne państwo, była drużyna, później była drużyna, była liga pierwsza, gdzie też te drużyny składali się, można powiedzieć, trochę co słabsze, ale też z całego Związku Radzieckiego. I później była druga liga. Druga liga właśnie była podzielona tam na 8 grup chyba podajże, czy coś, gdzie tam też te ja tu akurat graliśmy w Kazachstanie i tam jeszcze była drużyna chyba 1 czy 2 z Uzbekistanu i z Kirgistanu. Ja już tak dokładnie powiem szczerze, nie pamiętam. No ale ta druga liga była też podzielona na 7, no bo powiem tak, że druga to była druga liga, ale powiem panu tak, że wszystkie wyjazdy, które mieliśmy wyjazdy samolotem. To co najmniej 2 godziny lota, 2,5, także to by... A, przepraszam, jeden zespół mieliśmy niedaleko siebie, to jeżeliśmy autokarem, to chyba 200 kilometrów było. No. A tak, to wszystkie wyjazdy mieliśmy... samolotem, także pojechaliśmy na wyjazd, bo tak było ustalone, że tam jechaliśmy na wyjazd, od razu graliśmy 2 mecze na wyjeździe, 2 u siebie, gdzie tam bliżej drużyny mieliśmy, także wyjechaliśmy na wyjazd na cały tydzień, można powiedzieć, także tak to było. No to wiadomo, że to duży teren i no tak, no liga nie była taka słaba, bo wtedy nas w Kazachstanie grali chłopaki z Rosji, z Ukrainy właśnie, ja byłem kolega, jeszcze tam wcześniej był kolega z Uzbekistanu, z Kazachstanu może powiedzieć dużo nie było, no dużo z Ukrainy, z Rosji chłopaków, no którzy mogą powiedzieć przyjeżdżali po prostu grać piłki i zarobić no, parę groszy. Aha, i potem jak to się stało, że pan do Polski trafił, do Chemika Bydgoszcz? No. Potem ja przyjechałem, bo tam inaczej liga trwa,
wiosna, jesień. Tak. Bo tutaj my mamy jesień, wiosna, prawda? No, przyjechaliśmy latem z kolegą, no, po pierwszej rundzie odpocząć do Kijowa, a do Kijowa akurat przyjechał do naszego takiego znajomego trenera, prezesa, można powiedzieć. Prezes wtedy miał nazwisko Królewiak bodajże, wtedy chyba Bydgoszcz. No i mieli dobrego sponsora, wtedy w trzeciej lidze Wolfinks taki był sponsor. I budowali zespół, który chcieli awansować do drugiej ligi i zaproponowali nam po prostu jechać na testy, można powiedzieć tak, na tydzień czasu spróbować. No, i tak mieliśmy wolny, akurat z kolegą myśleliśmy, a akurat wtedy tak było modne jeździć do Polski, coś sprzedać, kupić. Akurat my w Polsce nie byliśmy, pojedziemy, zobaczymy. No pojechaliśmy a tak co pan na tydzień. Przywiózł, co pan przywiózł do Polski na handel, panie Andrzeju? Powiem szczerze, ja już nie pamiętam. Co tam było pod ręką? Młynek jakiś, pasta może do zębów pasta, podobno może i młynki takie, do kawy, takie, tak? Takie. Tak, były młynki, pamiętam. Ale dużo pasta tego nie zębów. Było. Nie mieliśmy dużo czasu, bo z tego co później wiem, bo niektórzy ludzie, jak jechali do Polski, to musieli trochę przygotowywać się. Tam i pasta była. Młynki właśnie, jakieś tam alkoholowe rzeczy, powiem tak, tak. No, także tak to wyglądało, tak jak kiedyś Polacy jeździli tam na Niemcy, na Węgry, co go słyszałem, także. No ja pamiętam, wtedy... bo ja w Warszawie stadion dziesięciolecia, to tam wszyscy no obywateli... Właśnie, jak ja później, wie pan, jechałem właśnie tym pociągiem, jechaliśmy do Warszawy, później do Bydgoszczy jeździliśmy, mieliśmy przesiadkę, to tym pociągiem, te ludzie rano, akurat ja pamiętam, jak kiedyś jeszcze teraz jeździ pociąg Kijów-Warszawa, kiedyś jeździł pociąg Kijów-Berlin, na który nie można było wziąć bilety. W Warszawie Wschodniej już ten pociąg był pusty, rano przyjeżdżał, a wieczorem 16-17 podejrzewam, albo trochę później jechał z powrotem. I do tego Berlina już ten pociąg, można powiedzieć, jechał bardzo pusty. A z powrotem te same ludzie w ciągu tych dnia oni sprzedawali, co trzeba kupowali i wracali z powrotem do Kijowa. No także mówię, no pan... tak to wyglądało. No i mówię, ten pan Kujawak, nas pojechaliśmy na obóz z chłopakami do Wałcza, jak teraz pamiętam, na tydzień czasu, no bo tym tygodniu prezes powiedział, że jak coś to... Bardzo chętnie nas by widział w zespole. Dogadaliśmy się o wszystkie warunki i dał nam dalszy tydzień czasu, czy nie pamiętam, ile jeszcze, czy 10 dni, żebyśmy jechaliśmy, rozliczyliśmy się z tym zespołem i tak zaczęła się, jak to się mówi, przygoda z Polską. No i pan zaczął strzelać bramki jak na zwołanie w tym chemiku Bydgości w 92 roku. Nie od razu tak zaczęłem strzelać, no bo zacząłem strzelać dopiero w drugiej lidze, no w trzeciej. Z trzeciej awansowaliśmy od razu do drugiej, później w drugiej lidze stałem królem strzelców, gdzie zauważył mi prezes Sobolewski. I kto pamięci. Po pana przyjechał do Bydgoszczy? Bo nie prezes Sobolewski chyba, tylko kogoś nie, wysłał, pamięta pan? Nie, tak, tak. Do mnie przyjechał trener Woziński, po mnie przyjechał. Aha. Trener Woziński. I czy po pana przekonali, czy długo się pan targował? To znaczy przekonali. No przyjechali, ja nawet nie widziałem żadnego, no bo to wiadomo, inny czas, dość późno było. Ja już jeszcze nie było wtedy z moją żoną, a dziewczyna, można powiedzieć, czy żona, już nie pamiętam. No w każdym razie byliśmy już w łóżku, bo to godzina chyba 11, jakoś tak było, pół do 12 dzwonek, no otworzyłem tak i tak. Ja mówię, no momencik, no do żony, tak, no, no co, no wiadomo, że przyjechali samochodem. No co mówię, no jest, zobaczysz, to ona też a propos trenowała siatkówkę, także jako wiadomo, że sportowiec, sportowca zawsze zrozumie, spakowałem torbę i pojechałem do Łodzi. Później wiadomo, treningi, obóz w Wiśle, no i tak zostałem. No. A jak przyjęli pana w zespole? Jakoś tak szybko się pan zaaklimatyzował, czy były problemy? Jak to wyglądało wtedy? No powiem szczerze, z Ukraińcą nie byłem pierwszy, bo był już Stolia do mnie Nienkor. Wiadomo, że to inna klasa, bo to zawodnik, który grał w Dynamo Kijów, grał w reprezentacji, do tego inaczej podchodzą. Pamiętam, że do tej pory tam chłopaki wspominają, że jednak to był zawodnik wielkiej klasy, prawda?
No, ja tak muszę powiedzieć z innej beczki, ale powiem szczerze i zawsze opowiadam i będę mówić, że zawsze naprawdę przyjęli mi miło. I starsze zawodnicy, no wtedy przychodziłem, Leszek Iwanicki, Wiesław Cisek, Piotrek Wojdyga, Mirek Myśliński. Także no, te starsze zawodnicy naprawdę przyjęli mnie dość dobrze, starali się pomóc i zresztą mówię i zawsze będę powtarzał, że jednak ta atmosfera w Widzewie to im było, można powiedzieć, czuć, słychać i widać na każdym kroku. Aha, a ten przeskok, proszę nam powiedzieć, ten przeskok z drugiej ówczesnej ligi do pierwszej, jeżeli chodzi o poziom sportowy, był duży wtedy, w tej pierwszej połowie lat 90., czy nie? Jak to wyglądało? Powiem tak, to było z drugiej do pierwszej, mówił, bo to było pierwsza tak. liga, to była ekstraklasa, a druga to była. Powiem szczerze, że może aż taki duży poziom nie był. Bo naprawdę pamiętam i pucharowy mecz jeszcze wcześniejszy, no przecież druga liga to jeszcze wcześniejszy, przecież Arka Gdynia grała, tam nawet wygrała. Później pamiętam jeszcze taki mecz, jak ja już grałem w Widzewie, Miedź Legnica wygrała z Górnikiem bodajże Zabrze, finał Pucharu Polski. No jednak ta druga liga dość była mocna, bo przecież jak Chemika brali, to pamiętam, walczyliśmy. Podaje, z Siarką to no, to z Jagiellonią Białystok nawet chyba. Tak, z Jagiellonią Białystok graliśmy wtedy też w drugiej lidze, która jeszcze grała w drugiej lidze. No. No ten poziom, nie powiem, że był wyrównany, ale może, jak ja to mówię, odrobinkę był słabszy niż ta pierwsza liga. No. Ale wiadomo, że pierwsza liga to inni zawodnicy, w ogóle innej inna kuchnia, jakbym to powiedział. Stadion, kibice, prezesi. Jednak to było zauważalne. A kibice, jak pan odbierał kibiców? Dosyć szybko pana chyba polubiono, bo pan był takim zawodnikiem walecznym. No, ja zawsze powtarzałem, mówiłem, że takie kibice, mówię, no, może nie tak dużo przychodzą, no, na polskie warunki myślę, że dużo. No, nawet teraz 18, 17, 16 tysięcy, wszystkie karnety wykupione. No, wiadomo, graliśmy, to przychodziło jeszcze więcej, bo nie było krzesełek, były te ławeczki, gdzie tam nawet siedzieli na tych takich schodkach, można powiedzieć, takich z UKS-em, albo z Legią Warszawa, albo Pucharowy, nawet Czernomorski, albo nawet jak graliśmy kiedyś, pamiętam, mecz taki z reprezentacją w Rosji, no, słynny taki mecz, no. A tak było, bo to Andrzej Grajewski chyba organizował, coś tak mi się wydaje, tak, prawda? Tak, powiedziałem, że tam było i wszystkie 25 i 30 tysięcy, no i tego nie policzył i teraz nie umiem tego dokładnie powiedzieć, no ale mówię, że te kibice naprawdę, jak zauważyłem i do tej pory będę mówić, że to najlepsze kibice w Polsce, a może nawet i na świecie, no bo nawet mówię, to nie jest sztuka przyjść tam, mówię, 100 tysięcy, czy tam 80 zorganizować jakoś tak, tego nie słychać, a to my widzimy to naszych słynnych kibiców pod zegara, gdzie ich tam, dajmy na to 3 tysiące i umiemy, nie tylko spod zegara, umiemy zorganizować siebie i nie tylko siebie, a nawet, jak to się mówi, inny sektor, a nawet słynny ten, jak mówią, Kryta też, a kiedyś było Kryta, wiadomo, ten tak. sektor, gdzie można powiedzieć, że cały stadion żyje tym meczem. A jak wyglądał ówczesny Widzew, kiedy pan przyszedł w tym 92 roku pod względem organizacyjnym? To znaczy, czy to był dobrze zorganizowany klub, płacono na czas, czy nie? Pamięta pan, jak to wtedy wyglądało w Widzewie? Nie, no oczywiście, że takie rzeczy, może nie wszystko, ale człowiek pamięta, no płacone to było na pewno, no, na pewno, nie zawsze było na czas, ale było płacone na pewno, były czasy lepsze, czasy gorsze, zresztą to ja nie ukrywam, bo to pierwsze mistrzostwo to zdobyliśmy później w 90, to wiadomo, że nawet chłopaki mówili, że tam ile stanie, powiem, 12 czy 14 premii nam nie były zapłacone. No, raz było lepiej, raz gorzej, ale płacone było.
Ale słyszałem, że były kluby w lidze, gdzie lepiej było opłacone. Ja teraz mówię nie lepiej, że ktoś więcej, ktoś mniej, ale lepiej w tym smyśle, w tym, że na czas lepiej było opłacone. No. A trenował pan, trafił pan pod skrzydła między innymi takiego trenera, który jest no, też jednym z legendarnych trenerów Widzewa, Władysława Żmudy. Jak pan wspomina tego trenera? Bo to już był wtedy trener no jednak taki doświadczony, można powiedzieć już troszkę starszej daty. Trener pana zdaniem, czy nie? Pierwszym trenerem Widzewa właśnie był Władysław Żmuda. No tak, tak, tak. Ściągnął mnie prezes Obolewski, a trenerem mój pierwszy Widzewa był Władysław Żmuda. No. I wśród niektórych, ja nie wiem, z czym to było, bo na testach był też Radek Gilewicz, gdzie później grał, wiadomo, w Austrii grał, tam w Ruchu Chorzów. Tak, no, tak. Wybrali mnie, był Zbyszek Wyciszkiewicz wtedy przyszedł, Ryszek Czerwiec, wiadomo, go chcieli, to on przyszedł też. Kto tam jeszcze był z chłopaków? Takie wzmocnienia były. A, Zdzisław Śmiałowski przyszedł ze startu, chyba podajże, który też tam... Tak, taka silna drużyna się już wtedy montowała. No, tak, naprawdę fajny trener, dobry taktyk, umiał wprowadzić ten do nowych zawodników i też kiedyś fajny, później dopiero się to okazało, bo wiadomo, że mi był ściągany, czy tam nie wiem, kupowany, jak to tak. Dobrze powiedzieć do Widzewa jako napastnik, ale wiadomo, że w Widzewie grałem i w pomocy, i w obronie, tylko mówię, na bramce nie stałem. I kiedyś właśnie trener Żmuda mi powiedział, że Andrzej, zobaczysz, że ty po pierwsze jesteś silny psychicznie, bo tamty, a po drugie, że będziesz groźniejszy i mocniejszy, jak będziesz przodem do bramki, no to znaczy dał do zrozumienia, że jak, jeżeli będziesz grać w pomocy, to będziesz bardziej pożyteczny dla drużyny, będziesz groźniejszy. Aha. Czyli to był taki trener, który przestawił pana na pozycję, z której pan był znany najbardziej. A proszę mi powiedzieć, bo pan no, odniósł sukcesy, przejdziemy zaraz do tego, no Mistrzostwo Polski, gra w Lidze Mistrzów, ale co się stało w tym Frankfurcie pamiętnym, kiedy Widzew 9-0 przegrał? Bo to jest taki mecz, na którym się kibice Widzewa wiele razy zastanawiają, no bo to wynik niebywały. Szło wam nieźle w Łodzi, zremisowaliście w końcu 2-2, a w tym Frankfurcie no katastrofa nastąpiła. Jak pan to wspomina? To było jakieś takie, nie wiem, wy się załamaliście psychicznie? O co tam chodziło w tym Frankfurcie? No mi się wydaje, że psychicznie. No psychicznie mi się wydaje, że drużyna Widzewa nigdy tak słabo aż tak nie wyglądała, bo to był jednak był, jest i będzie, mi się wydaje, że zespół z charakterem. Mi się dużo złożyło się dużo czynników, tak? Elementów. Dużo czynników na to, bo tak, nie chcę zawsze, wiadomo, o trenerze mówić taktykę wybierać, trochę ta taktyka mi się wydaje, była bardzo, za bardzo ofensywna. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no może to, że szybciutko straciliśmy, bo bodajże w 15 minucie jeszcze bramki. Trzeci, że naprawdę graliśmy wtedy z jedną z najlepszych zespołów w Europie. Tym bardziej ta dwójka napastników, to chyba nie zapomnę nigdy, Kruse i Bła, gdzie strzelali tyle bramek i takie bramki na zamówienie. A no też wszystko im wchodziło chyba, prawda? To, że, tak, tak. I to, że mi się wydaje, że za bardzo żeśmy uwierzyli, że jednak potrafimy, no wierzyć też trzeba, ale za bardzo wierzyliśmy i w tym samym momencie za ofensywnie żeśmy zagrali, mi się wydaje. I po prostu wiadomo, że jakieś nasze blendy, a taki zespół, tym bardziej Tetrak w tym roku, że taki był mocny. No, tylko tak mówię, pamiętam ten Kruse i Bła, Studer, Uwe Bain. No, naprawdę zawodnicy, którzy wtedy najlepsze zawodnicy w Europie. No. W Europie i w reprezentacji Niemiec grali. No i niestety, no. Mówię, no, w każdym sporcie, w każdym zawodzie trzeba też przeżyć jakąś goryczkę, ale
cieszę się bardzo, że po tej Goryczce zawsze przyszły te najlepsze dni, te zwycięstwa. No właśnie, bo ja pozwolę się wtrącić, panie Andrzeju, bo też często jest wspominana ta sytuacja właśnie po meczu we Frankfurcie, bo pewnie pan pamięta, wyście się mierzyli kilka dni później w lidze z Legią Warszawa, która tam się bardzo śmiała przez ten czas z Widzewa po tej porażce 0-9, jakieś tam transparenty były wieszane. Janusz Wójcik chyba powiedział, że skoro 9-0 wygrał Eintracht z Widzewem, to my wygramy 10, ówczesny Janusz Wójcik, ówczesny trener Legii. Natomiast Widzew wygrał tam to spotkanie, ale też bardzo dużo zawodników z tamtych lat podkreśla, jak wielką rolę odegrali kibice, to przyjęcie was. Wy się wtedy, podobno tak mówi wielu pana kolegów z szatni, spodziewali, że będzie no raczej chłodne przyjęcie, a było zupełnie odwrotnie. Jak pan tam to wspomina, wydarzenie? No tak, ja to dobrze wszystko pamiętam, bo graliśmy ten właśnie mecz w środę, a za dwa dni w sobotę graliśmy już mecz z Legią. Właśnie trener Wójcik powiedział, że on był akurat na meczu, bo jak 9-0, to właśnie dostaną, nie wiem, czy nie powiedział 10, a myślę, że powiedział 3-0, ale nieważne teraz. Powiedział, że łatwo wygra, bo on oglądał to mecz i wszystko, no ale wiadomo, każdego sportowca po pierwsze mobilizują te słowa przeciwnika. Po drugie, wiadomo, że mieliśmy blamasz, to dość mocny blamasz, którego trzeba jakoś tam zmazać, i przychodzi taki mecz, jak ja zawsze mówię, ich dwa. Po roku, gdzie mecz z Legią i z UKS-em musisz wygrać, dwa najważniejsze, bo to derby i z takim rywalem jak Legia, gdzie zawsze widzę miał dobre mecze i zawsze chciał wygrać i walczył. No i taki mecz przyszedł. No i w tym meczu wygraliśmy 2-0. Wspaniała bramka Pawła Mieszkowicza i Marka Koniarka. Także mówię, mi się wydaje, że po tym meczu już nikt nie pamiętał, ale kibice, z tego co wiem, to zresztą kibice Widzewa zawsze byli z drużyną. Zawsze byli na dobrze, na źle, czy było dobrze, czy niedobrze, to zawsze starali się ten zespół podtrzymać, bo wiadomo, że to tylko sport, a tylko piłka. No, raz może być lepiej, raz gorzej, ale zawsze trzeba wierzyć w swój zespół i jakoś mu w tych ciężkich chwilach pomagać. A pan jakoś, panie Andrzeju, odczuwał, że należy do takiego grona wąskiego ulubieńców kibiców, bo mam wrażenie, że pan był tak właśnie traktowany jako taki, no nie dość, że swój, bo to na pewno, bo przychodził pan za granicę, ale jednak szybko pan się stał takim swoim człowiekiem, ale też jednak no, był pan darzony taką dużą estymą, powiedzmy. Tak, ze strony trybun. Czy pan to odczuwał, czy panu się wydawało, że jest pan jednym z wielu i tej więzi jakiejś specjalnej nie ma pomiędzy panem a trybunami? No powiem szczerze, że nie odczuwałem tego wtedy, że byłem jakimś, no nie można to powiedzieć gwiazdą, a ulubieńcem może tak bardziej. Ulubieńcem, nie tak, odczuwałem tak, temu, ale powiem tak, że no, teraz jak przychodzę na stadion, czy mieszkam na dzielnicy, gdzie dużo kibiców Widzewa, mieszkam moich kolegów, gdzie nawet czasami razem siadamy i idziemy na mecz, tramwają, gdzie kibice niektórzy nas tramwają, spotykają i zaczynają, o panie Andrzeju, tu. I zawsze każdy mówi, że pan dla nas gwiazda, tu taka specjalnie przychodzili na pana. No teraz jakoś zaczyna więcej docierać do człowieka, że może faktycznie tak człowiek może więcej o tym wszystkim myśli, bo czasami tak, gdzieś człowiek jedzie, czy jakiś tak zostaje, to tak pomyśli o zespole, co tam było, co tak, może teraz tak bardziej, ale wtedy to człowiek normalnie gra, mi się wydaje, że w tej drużynie, jak ja grałem, to były lepsze zawodnicy, no. Marek Czitko, Radek Michalski, Tomek Łapiński na przykład, którzy naprawdę może byli lepsze ode mnie, no ale cieszę się bardzo, że kibice to doceniają i do tej pory wspominają i mówią na mnie, że zrobiłem dużo dla tego klubu, to naprawdę jest bardzo pocieszające. No właśnie, bo w połowie lat 90. pamiętam, właśnie wybuchła, bo pan wspomniał
nazwisko Marka Citki, wybuchła taka tak zwana citkomania i wy wtedy mogliście jako koledzy Marka Citki z szatni obserwować to tak bliżej niż zwykli ludzie i pamięta pan jak Marek Citko na to reagował, jak wy się z tym czuliście, że on jest teraz takim frontmanem, że na nim jest skupiona cała uwaga mediów, za to wybierany sportowcem roku w Polsce, te bramki z Atletico na Wembley z Anglią i czy wy wam trochę nie zazdrościliście Markowi Citko tej popularności, czy też się cieszyliście się, że on to wszystko bierze na siebie, a wy możecie sobie spokojnie grać w piłkę? Ja powiem tak, byliśmy wtedy jednym zespołem. Ktoś raz grał lepiej, gdzieś ktoś gorzej, ktoś miał słabszy dzień, ale powiem szczerze, że wtedy zresztą dużo chłopaków, Tomek Kopiński, Marek Citko, Radek Michalski, czy Sławek Majak, i Ryszek Czerwiec, Rafa, później Siadaczka, jeździli na reprezentację, byli reprezentantami kraju i powiem szczerze, że nawet jak pan mówi, że po Wembley, po meczu, czy lepszy, czy gorszy mecz, to Marek naprawdę był chłopakiem skromnym, możemy powiedzieć, skromny jako człowiek. No, na boisku trzeba trochę być, jak ja to mówię, takim basiorem, no bo niestety skromnym być nie można, bo ci od razu, jak to się mówi, wkręcą, no, jeżeli tak można po sportowemu powiedzieć. I każdy znał swoje miejsce, ale wiadomo, że każdy grał dla siebie, a drugi strony dla zespołu. I także nie było widać, że Marek był jakąś taką dużą gwiazdą. Po prostu mówię, ta drużyna składała się z tych piłkarzy, którzy pasowali do tego zespołu, ale w całości to była jedna wielka, że można powiedzieć, gwiazda, ten cały zespół. No bo pan grał z wieloma z bardzo dobrymi piłkarzami, zresztą pan też był takim naprawdę bardzo dobrym i solidnym zawodnikiem, a jakby pan tak potrafiłby pan powiedzieć, który z tych piłkarzy, z którym pan grał w Widzewie przez tyle lat, no blisko 10 lat, był najlepszy, jakby pan tak wybrał jednego czy kilku takich piłkarzy, którzy pana zdaniem byli naprawdę znakomitymi zawodnikami? No wie pan, no, teraz nie mogę tak powiedzieć, który był najlepszy. No naprawdę, chłopaku przywinęło się dużo. Ktoś grał więcej, ktoś grał mniej, ale tak powiedzieć, żeby który był najlepszy z tego okresu, no trudno mi powiedzieć. Naprawdę te chłopaki wszyscy byli dobrze, można powiedzieć. No to naprawdę mi trudno teraz kogoś wyróżnić, kto był najlepszy, no. Rozumiem. A z trenerów, który trener był taki najważniejszy w tej karierze, przygodzie z piłką dla Andrzeja Michalczuka? Ja może powiem tak, że dużo trenerów przeżyłem za te 10 lat w Widzewie. Od każdego trenera coś się nauczyłem, każdy mi coś dał, ale może bardziej takim, nie najlepszym, tylko takim fartowym, który osiągnął wyniki, no wiadomo, był Franek Smuda, wiadomo, dwa razy mistrzostwo Ligi Mistrzów, a reszta trenerów, z którymi współpracowałem, też były, mówię, nie, że trenerzy, coś nauczyłem się od nich, każdy coś w tej piłce mi dał, na pewno. Aha, wspomniał pan o Franciszku Smudzie, to takie dwa, no między innymi wiadomo Brandby i dwa niezapomniane mecze na Łazienkowskiej, gdzie rok po roku ograliście Legię. Jak pan wspomina te mecze z perspektywy czasu, na takiej zasadzie, czy któryś z tych zespołów Widzewa był silniejszy 96-97, czy nie można tego tak porównywać? Jak pan to ocenia? No mi się wydaje, że to nie można tak porównywać. No, w pierwszym roku wiadomo, że mieliśmy nóż na gardle i już szliśmy łeb w łeb, można powiedzieć, z Legią i zostało nam tylko jedno, wygrać ten mecz na Legii. Później mieliśmy trzy mecze, które mieliśmy wygrać, a Legia już wystarczy, że zremisuje, wiadomo, że w mistrzostwie. A no, można powiedzieć, w drugim roku, no to może... No to niesamowity mecz, to historii. Pan dobił Legię. Właściwie jakie to uczucie było strzelić na 3-2? Nie, no ja dobił. Akurat ja strzeliłem bramkę, a cały zespół grał dobrze, no, cały zespół dobił. No, dobił. Może ja bym mówił inne rzeczy, że ja strzeliłem na 3-2, ale nawet jeszcze bramkę strzelił Sławek Majak. No.
która nam dała, można powiedzieć, wiatr w żagle 2-1 i można powiedzieć, że dostaliśmy jakiegoś dopingu, nie wiem, i strzeliśmy na 2-2, na 3-2, także to można gdybać, no, ale cały zespół, no mówię, to zagrał dobrze, no mówię, no. No. Wszyscy, a pamięta pan piłkarzy Legii po tym meczu? Pamięta pan piłkarzy Legii po tym meczu 3-2 na Łazienkowskiej w 97 roku? Jak oni byli załamani z tego, co wiem, ale czy gdzieś z wami rozmawiali, była okazja porozmawiać po meczu bezpośrednio? Bezpośrednio po meczu cieszyliśmy się całym zespołem, to zawodniku nie widziałem. Tylko później widziałem zawodników Legii, bo mieliśmy pierwszy rok. Byliśmy mistrzostwo, no znaczy 96, później 97 widzieliśmy się z zawodnikami Legii, nie wszyscy, akurat tak się trafiło, że ja wiedziałem. Mieliśmy doping control po trzech zawodników z każdego zespołu. I tam, już nie pamiętam kto, podejrzewam, Mięciel był, jest Cyjuźwiak, no nie powiem teraz już dokładnie, ale tam parę słów żeśmy zamieniliśmy się na tym, no wiadomo, że było przykro i mówili, że to jest niemożliwe, że tak, no. Wiadomo, że to tak na gorąco, to też od razu po meczu. No, a tak mówię, od razu po meczu, żeśmy się cieszyliśmy, my i kibice. Także tak to wygląda. I potem była ta słynna Liga Mistrzów i co? Była bardzo duża jakby różnica między tymi drużynami europejskimi a Widzewem, czy nie? Czego tam zabrakło Widzewowi, żeby wyjść z grupy? Czego zabrakło? Mi się wydaje, po pierwsze szczęścia, a po drugie ławki rezerwowe. To może tak myślę, że te dwie rzeczy. No bo tam ławka naprawdę w tych meczach, tak, Atletico dwóch, trzech nie grało, już nie miał, no, miał kto grać, tylko nie może było jakoś zastąpić. Chociaż powiem, że chłopaki, które zastąpili, też źle nie grali, ale na przykład już Steaua Bukareszt, tam w Rumunii akurat miał żółte kartki, pamiętam w radio ten mecz komentowałem, to na ławce kto? Był Rafał Siadaczka i to w Kulach podajże, albo Piotr Szadnik. W każdym razie mieliśmy dwóch albo trzy osoby, albo dwie osoby na ławce rezerwowych. I to tak można powiedzieć, nie przegraj tam, wygrał siebie na przykład, jakby sędzia gwizdnął z utwolnej z Borusią, zremisuj na Atletico i grasz dalej, a dalej to wiadomo. Nic nie wiadomo. No. No tak, była ta ławka rezerwowych rzeczywiście krótka, no tutaj chyba działacze się niezbyt spisali, nieistotne. A jak to było z tym obywatelstwem dla pana? Czy było coś na rzeczy, czy nie? Bo podnosiły się takie głosy, tam chyba Aleksander Kwaśniewski, ówczesny prezydent Polski, jakoś tak kiedyś się wypowiedział publicznie, że chyba właśnie po meczu na Legii, że może warto takiego piłkarza jak Andrzej Michalczuk dać mu obywatelstwo, ale nie wyszło, to zbyt opieszale wtedy chyba było, prawda? No tak. Prezydent Aleksander Kwaśniewski wypowiadał się na ten temat. Powiedział, że taki zawodnik przydałby się reprezentacji Polski. No ale do tego nic nie doszło, także wtedy nie dostałem obywatelstwa. Dostałem trochę później. Także mam polskie obywatelstwo i jest dobrze. A jak, panie Andrzeju, bo też nie chcemy pana długo trzymać, a chciałbym się jeszcze zapytać, czy w czasie tej gry w Widzewie otrzymywał pan jakieś oferty z zagranicy? Słyszał pan coś na ten temat? No, otrzymywał. Ale czegoś brakowało ciągle, tak? No akurat w pewnym momencie, gdzie akurat, można powiedzieć, no, były to moje najlepsze lata, widzę, może być najlepsze, no nie wiem. Dostawaliśmy nie tylko ja, koledzy, którzy tam, ale można powiedzieć, daliśmy sobie takie cicho słowo, że zostaniemy i wtedy wszyscy zostaliśmy i graliśmy dalej. Może, nie wiem, może to mój był błąd, trzeba było iść do tego zespołu, ale nie poszedłem, zostałem, ale nie żałuję, powiem szczerze i jestem zadowolony, że grałem w Widzewie przez 10 lat i myślę, że
No właśnie, będę to wspominał do końca życia. No. Już tak kończąc, ostatnie pytanie, bo jak tak się domyślam, to pana kontrakt z Widzewem ciągle obowiązuje, tak można by zażartować, bo wie pan do czego pije, do której wypowiedzi? A teraz ja już domyślam się, do czego pan bije, no. Bo było kiedyś, przedstawiali zespoły, byliśmy na Nielanie teraz i każde pytania tam zadawał każdego zawodnika, każdy zawodnik był przedstawiany kibicą. No i też dostałem takie pytania, panie Andrzeju, do kiedy ma podpisany kontrakt. No powiedziałem, że ma podpisany kontrakt do końca życia i także ten kontrakt jeszcze obowiązuje. No to oby działał i obowiązywał jak najdłużej. Bardzo panu dziękujemy za to połączenie, za te wspomnienia swojej barwnej kariery, przygody, jak zwał, tak zwał, przy Piłsudskiego. Życzymy dużo zdrowia, bo to najważniejsze i do zobaczenia gdzieś na stadionie, jak już będzie można się zobaczyć, jak już będzie można. No, ja również dziękuję bardzo wszystkim, życzę dużo zdrowia, przede wszystkim naszym chłopakom powodzenia w tym pierwszym meczu, żeby tam zawsze odczuwali ten oddech naszych kibiców na tym boisku. No. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dobrej nocy. Do widzenia. Do widzenia, do usłyszenia. A jednak widzisz, potwierdziło się, do końca życia ma pan Andrzej kontrakt z Widzewem podpisany, także niech się tutaj boi, nie wiem, czy Łukasz Kosakiewicz, czy na przykład, nie wiem, Henryk Oyama, bo w każdej chwili pan Andrzej może wrócić, skoro kontrakt podpisany. No tak. To wystarczy tylko cyk do PZPN-u, zgłoszenie zawodnika do rozgrywek i drogi Henryku, musisz się brać za robotę, no bo jak będziesz reprezentował się taką formę jak w pierwszych dwóch meczach, no to może być ciężko. Ale no zobaczymy. Przynajmniej nie będziemy o tej piłce ligowej na razie jeszcze rozmawiać, bo przed nami jeszcze wiele dyskusji na temat tego restartu rozgrywek. Oj, się zacznie. Ja się zastanawiam, wiesz co, nie wiem jakie ty masz zdanie, bo nie rozmawialiśmy chyba akurat na ten temat, bo ja się cieszę oczywiście, że wraca liga i zaczniemy się znowu denerwować. Natomiast no takie mam mieszane uczucia, czy to właśnie chciałem się ciebie zapytać, czy to ma sens na dłuższą metę bez kibiców, bo przecież pewnie oglądałeś i kibice niektórzy i Bundesligę, jak to wygląda dzisiaj, klasyk Borussia Bayern i Legia teraz gra z Miedzią Legnica. Nie wiem, czy to przy pustych trybunach na dłuższą metę to ma sens. Jak ty uważasz, Maćku? Przede wszystkim to zacznę od tego, że mam dla ciebie dobre wiadomości, bowiem już się mecz skończył w Legnicy. Legia wygrała? Wygrała 2-1, awansowała do finału. Warszawa rządzi. Chyba, tak? Bo to był półfinał. Z tego nie, do półfinału. Do półfinału awansowała. No to jeszcze musi się trochę podenerwować, ale jest szansa, że na narodowy... z Legnicą przegrać to jednak byłby obciach dla Warszawy, także to się cieszę. Trzymaj kciuki za gości. Dobra, wiem o tym. Oglądałem dzisiaj to spotkanie Borussii z Bayernem i powiem ci, że super robota, muszę pochwalić dziennikarzy Eleven, bo był ten mecz puszczany jednocześnie na dwóch kanałach, tak. 1 i 2. Ja oglądałem ten z automatu, tak włączyłem i od razu zrzuciło mi się charakterystyczny doping w uchu, a mówię, co się tutaj dzieje, nie? No i okazało się, że oni testowali taki podkład dopingu, tylko nie z głośników na stadionie, tylko to był podkład nałożony przez telewizję. I ten podkład słyszeli telewizowie, ale nie słyszeli go piłkarze na stadionie. No i wyglądało to naprawdę super. Widać, że tam ktoś, to nie było tak, że ktoś zmontował pliki, wrzucił i niech sobie leci, tylko to było normalnie, wiadomo, był tam jakiś przewodni motyw dany w danej chwili puszczany, ale gdy na przykład dochodziło w końcówce spotkania, najbardziej to było charakterystyczne, jak Borussia starała się gonić wynik, przegrywała 0-1 i tam był jakiś odgwizdany faul na zawodniku Bayernu, z czym się nie zgadzaliby kibice Borussii, gdyby byli na stadionie, albo gdy sędzia zwracał uwagę trenerowi Bayernu, żeby tak nie protestował przeciwko decyzjom, bo dostanie żółtą kartkę, to automatycznie ogromne natężenie gwizdów, buczenia, czyli ktoś tam musiał naprawdę czuć klimat, oglądać spotkanie i mieć, nie wiem, dostęp do wyciętych plików i na bieżąco dostosowywać dany plik muzyczny, w tym wypadku tak to nazwijmy, plik audio, do wydarzeń na boisku. I to było super zsynchronizowane i bardzo mi się to podobało. Do tego stopnia, że wiadomo, nie w pełni, ale w pewnym sensie była to jakaś taka
częściowa namiastka takiej atmosfery. Jak gdy kamera zjechała w taki sposób, że pokazywały się puste trybuny, no to człowiek, to ta świadomość wracała, że jednak tam jest pusto. Ale gdy było zbliżenie na boisko, do jakąś akcję taką, gdzie było widać tylko murawę, no to człowiek momentami dał się oszukać tym wrażeniom. I to było fajne. Nie wiem, czy Widzew TV pójdzie tym tropem, czy to jest wykonalne, no bo wiadomo, telewizja Eleven to trochę inny kaliber niż telewizja klubowa, przy całym szacunku dla chłopaków, bo i tak robią świetną robotę. Więc ja myślę, że ja jestem zwolennikiem mniejszego zła. Czyli mniejszym złem jest granie bez kibiców niż nie granie wcale. Jeżeli, bo to odpowiadając już na twoje pytanie, jeżeli mam do wyboru wcale nie grać, zakończyć sezon, bo kibice wejść nie mogą, to uważam, że... A, albo druga opcja, owszem, gramy, ale kibice wejść nie mogą, no to mimo wszystko ja wybieram tą wersję taką soft, czyli tą taką pośrodku. Czyli ja bym jednak grał bez kibiców, jeżeli nie ma innej możliwości. Oczywiście cały czas trzeba naciskać na to, żeby to nie trwało zbyt długo, tak jak powiedziałeś, żeby to na dłuższą metę to nie ma sensu, ja się z tym zgadzam i też są takiego samego zdania na przykład trenerzy Widzewa, Marcin Kaczmarek o tym mówił niedawno, że w klubowych mediach, że na dłuższą metę to nie ma sensu po prostu. No i zobaczymy, czy będzie jakiś pomysł. Z tego, co mi wiadomo, trochę się dowiadywałem dzisiaj nawet na ten temat, trochę drążyłem, pukałem w niektóre drzwi, dowiedziałem się, że raczej nie ma zbyt dużych szans na to, żeby kibice wrócili w jakiejkolwiek liczbie w tym sezonie, czyli czerwiec i lipiec. No to w tym sezonie to się pogodzić można. No nie, wiesz, niedawno był taki plan PZPN-u, aby apel do rządu, żeby tam ten 1000 wpuścić, 20% pojemności stadionu. No ale jak to zrobić też 1000, wiesz, to też tak. Myślę, że to jest takie trochę populistyczne. Uważam, że przynajmniej z tego, co się dowiedziałem dzisiaj z tych paru głosów od osób będących blisko tematu, że raczej nie będzie to możliwe. Bardziej tutaj kluby będą dostawały zielone światło do otwarcia tych sektorów VIP-owskich, żeby zadbać jakoś o sponsorów, bo jest ciężka sytuacja na rynku i sponsorów trzeba teraz dbać, chuchać na nich i dmuchać, zresztą zawsze trzeba, ale teraz wyjątkowo, więc myślę, że tutaj bardziej będzie otwarcie i takie odmrożenie obostrzeń w kierunku wpuszczania VIP-ów na stadiony, bo te, no to jest z jednej strony trochę takie no, niemoralne, bo jednak te VIP-y raz są, raz ich nie ma, a kibice będą... Nie, no ale to ja uważam, że w Widzewie będzie problem, że włodarze Widzewa, o ile tacy są, będą mieli problem, bo u nas trzeba wpuścić 16 tysięcy sponsorów, więc wiesz... No właśnie. Nie, to bardziej nie, ja tutaj bardziej chodzi, ja też doprecyzuję, żeby ktoś mnie źle moich słów nie zrozumiał. Bardziej chodzi o lożę VIP. Nie chodzi tutaj o trybunę VIP, czyli tą naszą dawną krytą, tylko chodzi o fakt, że dużo sponsorów widzewskich, czy takich no, członków klubu biznesu, którzy wykupili loże i prawnie mają dokument, podpisaną umowę, gdzie jest napisane, że oni do tej loży mają dostęp 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, mają klucze własne, no i oni by chcieli wejść do tej swojej loży, za którą płacą, no a że przy okazji, zupełnym przypadkiem, przez szybę, która się tam znajduje, będzie widać murawę, na której jest rozgrywany mecz, no to już nie ich wina, więc z tego, co słyszałem, jest szansa, że te loże biznesowe na Widzewie będą otwarte dla ich posiadaczy oczywiście tylko i wyłącznie, natomiast trybuny absolutnie nie. Ważą się kwestie jeszcze związane z dziennikarzami, więc też tutaj tego dokładnie nie wiemy. Tak? Dziennikarze to chyba powinni wejść. No wszędzie w Bundeslidze są dziennikarze, dzisiaj w Legnicy też byli dziennikarze, ale wiem, że Łódź jest oryginalna, więc zobaczymy co. To, że wejdą, tak, tylko w jakiej liczbie, na ile klub będzie mógł sobie pozwolić, czy będzie w stanie zaspokoić. No wiadomo, że nie wszystkie nie będzie takie od zaspokajania to jest Teresa Orlowski. No właśnie, Andrzeja Michalczuka nie zapytaliśmy, czy lubi. A, zapomnieliśmy. Ale pan Andrzej, bo też trzeba jeszcze Maćku parę słów powiedzieć, że to skończyliśmy z panem Andrzejem rozmawiać, też mogliśmy jeszcze parę wątków, nawiązując do Teresy Orlowskiej, pociągnąć, ale no, pan Andrzej nie miał za dużo czasu, w związku z tym i tak dziękujemy, że tyle z nami porozmawiał. Natomiast co do tego dopingu, to ja mam mieszane uczucia, czy taki doping puszczany w telewizji, akurat oglądałem na Eleven 2 bez dopingu. Natomiast to też jest taki przyczynek do tego,
czy ta piłka w ogóle się nie zmieni kiedyś, że może się okazać, wiesz, że kibice nie są już potrzebni, bo można robić jakiś taki wirtualny doping, a potem przejść dalej, że ci piłkarze, wiesz, przy rozwoju technologii może się okazać, już mamy e-sport, że ci piłkarze też nie do końca są potrzebni. Dla sponsorów byłaby to, dla firm, nie wiem, dla telewizji byłaby to świetna sprawa, bo wtedy nie wiem, ile gra tych sportowców na e-sporcie, no ale w każdym razie to masz 2 czy 3 osoby i nawet jeżeli oni by zarabiały te osoby, one duże pieniądze, to i tak to jest taniej niż utrzymywać 20 parę osób z kadry piłkarskiej. Więc wiesz, może świat idzie w tym kierunku, że ta piłka się w ogóle zmieni, za ileś lat nie będzie w ogóle kibiców. Ja wiem, że to jest taka wizja apokaliptyczna, ale ja bym nie wykluczał czegoś takiego. Przerwę ci, Michał, na chwilę, bo mamy już naszego drugiego gościa. Maciu, oczywiście, super. Halo? Halo, dobry wieczór. Maćku, czy się słyszymy, powiedz? Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór, Michał Nibars. Tak. Czyli rozumiem, dzień że... dobry, dobry wieczór, Maciej, kłaniam się. Tak, witaj Macieju. Nie jesteś osobą, proszę, nie gniewaj się, nie, ale nie jesteś osobą jakąś super rozpoznawalną przez wszystkich kibiców Widzewa. No nie, no kibice Widzewa to chyba rozpoznają akurat, no. Nigdy mi na tym aż tak bardzo nie zależało. Pozwolę sobie. Panie Macieju, ja w tym momencie bym się rozłączył. Nie jest rozpoznawalną osobą wśród kibiców Widzewa. No, w takim stopniu jak Andrzej Michalczuk uważam, że mogłoby być różnie. Dlatego pozwolę sobie przedstawić. Maciej Szprync, filmowiec, reżyser filmu dokumentalnego Brand by nasza ziemia obiecana. I teraz już myślę, że wszyscy doskonale wiedzą, o co chodzi. I idealnie się twoja osoba tutaj wpisuje w ramy dzisiejszej audycji, bo nie wiem, czy słuchałeś, ale gościliśmy niedawno Andrzeja Michalczuka, który też trochę... Tak, słuchałem Andrzeja z uwagą. Tylko wspomnę, poproszę, żebyście mnie ewentualnie nazywali autorem, a nie reżyserem. Reżyserów naprawdę zostawmy to dla poważnych ludzi, dla poważnych filmowców, a ja jestem po prostu człowiekiem, który z pasji, oczywiście no, mam pewne wykształcenie, które mnie upoważnia do tego, żeby coś takiego zrobić i zrobiłem, natomiast nie tytułujcie mnie reżyserem, wolę słowo autor, autor dokumentu. Aha, ale lubi pan kino, tak? Lubi pan aktorów, aktorki, czy nie? Szczególnie aktorki. A Teresa Orlowski, mówi pan mu coś takie nazwisko? No tak, ale nie idźmy może tym tropem, bo to możemy źle skończyć. Także. Aha, no nie, no bo to grubo, przepraszam, ale słuchacze by mi nie wybaczyli, gdybym panu nie zadał tego pytania, bo to taka tradycja świecka u nas jest, ale rozumiem. Nie wiem, nie spotkałem ich w Kopenhadze, nie znam człowieka, no może tak. Dobrze, to dyplomatyczna odpowiedź, zmieńmy tory. A właśnie, a propos Andrzeja Michalczuka, jak ty jako człowiek, który, jako twórca, który tworzył ten dokument o tym sukcesie w 2 meczu z Brandby Kopenhaga zapamiętał z tamtego okresu Andrzeja Michalczuka, czyli jak twoje wspomnienia wyglądają z 96 roku? Znaczy ja Andrzeja Michalczuka to z boisk pamiętam go doskonale, bo prawda jest też taka, że no, trzeba pamiętać albo trzeba sobie odkurzyć wiedzę, że gdyby tak naprawdę dzisiaj wejść w tabelę i posprawdzać, kto najwięcej meczów rozegrał w Ekstraklasie w Widzewie, no to pierwszy jest Tomek Łapiński, ale drugi jest właśnie Andrzej Michalczuk. Andrzej Michalczuk rozegrał ponad 220 spotkań w Widzewie, ponieważ ja na Widzew wchodzę od 1982 roku i myślę, że mogę się tym szczycić, bo byłem moim pierwszym meczem na Widzewie. To był ostatni mecz Zbigniewa Bońka w barwach Widzewa. To był 1 maja 1982 roku. Pożegnalny mecz Zbigniewa Bońka w barwach Widzewa przeciwko Arce. Więc jak trochę na ten widzę wchodzę, więc myślę, że macie mi co zazdrościć, co niektórzy. Ja zazdroszczę, oczywiście. Ja no. Więc jak gdyby przerobiłem, miałem okazję naprawdę podziwiać wszystkich widzewiaków na przestrzeni, no kurczę, to już nawet nie jest dekada, tylko to są praktycznie ponad 3 dekady, więc... No tak, no od prawie 40 lat, więc... Też mam taką, zawsze miałem refleksję na premierze Brandby, że ostatni raz Zbigniewa Bońka widziałem w 1982 roku na żywo w meczu z Arką, a później po 37 latach miałem przyjemność i zaszczyt uścisnąć mu rękę, kiedy odwiedził, na moje zaproszenie przyjął i przyjechał do Łodzi, do Heliosa na premierę Brandby nasza ziemia obiecana, więc jak gdyby spiąłem klamrą pewien etap swojego życia. No.
Aha, Boniek to najlepszy piłkarz w historii Widzewa, pana zdaniem, bo, no bo pan na żywo go obserwował. Znaczy ja nie chcę w ten sposób tutaj, tak, bo myślę, że przez Widzew, znaczy my jako kibice Widzewa mamy to szczęście, że naprawdę przez ten nasz klub przewinęła się taka gama zawodników, że ja bym nie chciał pozycjonować, kto to był najlepszy, bo ja myślę, że ludzie z mojego pokolenia, więc na poziomie 50-40 lat, którzy mieli okazję podziwiać na żywo Młynarczyka, Smolarka, Bońka, tudzież innych, to naprawdę, to dzisiaj mówienie, który tu z nich był najlepszy, ja się nie odważę. Ja się nie odważę tego powiedzieć, bo zbyt wiele meczów Widzewa widziałem na żywo i po prostu mówienie dzisiaj, który z nich jest najlepszy, to mówię, mam świadomość, przy ilu meczach na żywo eksplodowałem radością i pamiętam bramkę pana Wiesława Wragi z Liverpoolem. Na tym meczu akurat na żywo nie byłem. Pamiętam wiele innych naprawdę ważnych wydarzeń z życia Widzewa. Dlatego dla mnie tak ważne było, żeby pielęgnować pewne historie. Ja miałem i mam cały czas pomysł na pewną trylogię dotyczącą meczów Widzewa. Zacząłem tę trylogię od końca, to znaczy od meczu najpóźniejszego, dlatego że mam świadomość, że wielu ludzi, którzy dzisiaj przychodzi na stadion Widzewa, no wtedy ich nie było praktycznie jeszcze może nawet na świecie, bo nie wiem, 96 minus 2020 to ile mamy? Niech mi ktoś szybko pomoże, 24 lata, więc zakładam, że... Słucham? 24 lata, tak, dobrze mówisz. Więc mówię, no myślę, że naprawdę średnia wieku na pod dawnym zegarem na D, to może średnia, to myślę, że może oscylować w tej granicy, ale to średnia, natomiast jest mnóstwo ludzi, którzy tego nie pamiętają. Ja pamiętam taki moment, Andrzej Michalczuk chyba w tamtym roku obchodził 50, na którymś meczu Widzewa ta 50 jego była obchodzona. Nie, w tamtym roku nie. Andrzej Michalczuk 67, to w 2017 roku, Dwa lata temu, na jakimś trzecioligowym spotkaniu. I byłem pod wrażeniem, ja mam stałe miejsce na T4, pod wrażeniem ilu ludzi po prostu wstało, właściwie wszyscy wstali i klaskali i pamiętało Andrzeja Michalczuka. I ja mówię, zawsze powtarzam, że jeżeli nie będziemy tej historii klubu naszego szanować, jeżeli tego nie będziemy pielęgnować, to znaczy inaczej. Ludzie się zastanawiają, dlaczego fenomenem jest to, że na Widzewie jest komplet ludzi. I wszyscy o tym mówią, natomiast prawda jest taka, że gdyby nie pokolenie dzisiaj 50-letnich, 60-letnich facetów, którzy mają synów i włożyli im do głowy Widzew i tak dalej, to tych ludzi by dzisiaj nie było tylu. Sukcesy Widzewa lat 70., 80. i 90., zaczynam specjalnie od czasów jeszcze Ryszarda Kowenickiego i tak dalej, starszych występy Saint-Étienne, inne historie, to dzisiaj naprawdę nie byłoby tych 18 tysięcy ludzi na stadionach, czy średnio 17 czy 16, jak to woli. I naprawdę bylibyśmy dzisiaj, nie wiem, nie chcę urazić żadnego klubu, ale jakimś innym Piastem Gliwice albo innym Zagłębiem Sosnowiec na poziomie 4-5 tysięcy ludzi kibiców na stadionach. I fenomen właśnie tego, co widziałem, jak wszyscy wstali, bo Andrzej Michalczuk kończył 5 dych i wstali młodzi ludzie, którzy kompletnie nie kumają i nie kojarzą faceta, ale jednak kojarzą Turku, kończ pan ten mecz i te inne historie, w związku z tym myślę, że to jest dobry kierunek i pomimo tego, że tak niewiele ten film osób widziało, przynajmniej do tej pory, bo są pewne plany, żeby coś z tym filmem zrobić, to ja się cieszę, że on w ogóle powstał, że ja ten film w ogóle wyplułem z siebie i że on jest, po prostu fizycznie czeka na lepsze czasy, bo nie ukrywam, że w momencie, kiedy ten film powstał, to przewalały się przez Widzew różne zarządy i trochę nie miałem szczęścia, mówiąc bardzo delikatnie do ludzi zarządzających klubem, żeby uświadomić im, co chcemy zrobić i jak to zrobić. Zresztą nie jest tajemnicą, że Widzew Łódź miesiąc przed premierą praktycznie wycofał się z jakiejkolwiek pomocy przy organizacji premiery i byłem zdany sam na siebie. I tyle. Myślę, że z panią prezes Martyną Pajączek być może uda się zrobić coś większego. Trwają te rozmowy już od blisko 8 miesięcy. Myślę, że Piotrek Szor też jest tutaj w to strasznie mocno zaangażowany. A co z tego wyjdzie, zobaczymy. Nie chcę wychodzić przed szereg. A rozumiem, Maćku, że to miałoby być jakieś nawiązanie do tego, że mamy 110-lecie klubu i warto byłoby też w ramach upamiętnienia tej historii również no, podkreślić ten historyczny mecz w Kopenhadze, jakby nie było. No, na pewno mecz w Kopenhadze jest jakimś takim
etapem. No, dla mnie mimo wszystko z perspektywy 40 prawie lat oglądania meczów Widzewa, chyba jednak mecz z Liverpoolem jest takim dla mnie elementem, który po prostu mnie przeorał na wylot. Myślę, że również mecze z Manchesterem City United to były szczególnie te pierwsze. Chociaż mówię, tamte mecze ja słabiej pamiętam, bo wtedy miałem tam około 10 lat. Natomiast ja nie ukrywam, że też zupełnie zostałem, rozsadził mi od środka mecz z warszawską Legią i 95 i 96. Andrzej Michalczuk zresztą mówił o tym ostatnim meczu. Andrzej Michalczuk mówił o meczu wygranym 3-2. I to są mecze, które naprawdę, no ja się szczycę tym, że ja należę do tego pokolenia kibiców, które w sposób zupełnie świadomy przeżyło, odczuło to na własnej skórze wszystkie cztery tytuły mistrza Polski. Świadomie przeżywałem półfinał, to się wtedy nazywał nie Puchar, nie Liga Mistrzów, tylko to był wtedy klubowy Puchar Mistrzów Europa. Krajowych, tak? Tak, tak. I jak gdyby no, tego mi nikt nie zabierze i wszyscy młodsi kibice Widzewa no po prostu mogą mnie i ludziom z mojego pokolenia tylko tego zazdrościć, nic więcej. No właśnie, bo też taka dyskusja tutaj u nas trwała przed połączeniem z Andrzejem Michalczukiem, który powiedział, przepraszam, zanim przeszliśmy do połączenia z Andrzejem Michalczukiem, to rozmawialiśmy z Michałem Nibarskim tutaj, który znamy ze mną, było prowadzić dzisiejszą audycję właśnie o tym takim podejściu do obecnych piłkarzy. Czy ty, człowiek, który miał ten zaszczyt, tę możliwość oglądania tych wspaniałych piłkarzy, o których mówiłeś. Ty się tak nie kryguj, Maciek, bo ty aż tak młody nie jesteś, więc tam trochę też. Ale no widziałeś, nie? Bońka nie miała. Bońka nie. Zaraz Minibar wypomni, że Teresy Orlowskiej nie znałem, więc nie aż tak bardzo. Ale chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o to, czy ty jako człowiek mający w pamięci czy przed oczami wciąż te legendy, potrafisz się ekscytować dzisiejszym Widzewem, oglądając. Nie chcę absolutnie niczego odbierać, nie wiem, Konradowi Gutowskiemu, czy Mateuszowi Możdżeniowi, czy Sebastianowi Rudolowi, i tak dalej całej reszcie, ale czy ty jeszcze, czy potrafisz czerpać radość z tego obecnego Widzewa, z tego, jak on wygląda na boisku, bo Nibar, tak czytałem między wierszami, że nie do końca, że Widzew jest Widzewem, jest uzależnieniem, jest takim czymś ponad klubem, ponad meczem, ponad rywalizacją sportową dla nas wielu, natomiast czy ty też tak to odczuwasz? Odczuwam dokładnie tak samo. No, nie bez kozery mam karnet tutaj na nowy stadion od 4 lat i te emocje są. Oczywiście, no, ja nie chcę tutaj powiedzieć czegoś, co byłoby źle odebrane. Szanuję każdego z piłkarzy Widzewa, który zostawia serce na boisku. Natomiast no, nie oszukujmy się, gdyby część tych piłkarzy, która gra dzisiaj w Widzewie, no, miała gdziekolwiek odnaleźć się w latach 80., no to myślę, że być może jakiś drobny ich ułamek załapałby się na to, żeby za piłkarzami tamtego Widzewa z lat 70., 80. nosić piłki. Ale i 90. chyba, tych piłkarzy z czasów Brandby też. Tak, ja nie chcę tutaj, tak, oczywiście, więc po prostu to jest przepaść. I ja nie wiem, mówię, chcę to wyważyć jakoś, natomiast... Proszę też wybaczenia, jako już starszy człowiek, który po prostu widział na Widzewie dużo, zrozumieć, że ja się emocjonuję. No, przeżyłem też, byłem na derbach, byłem zresztą na wszystkich meczach Widzewa. Z czterech karnetów, tak? Ile mamy? Cztery karnety nam wydali do tej pory, czy trzy? Powiedzcie mi, cztery chyba. W każdym razie od czasu, kiedy jest stadion... Inaczej, od czasu, kiedy jest nowy stadion na Widzewie, nie byłem na meczach domowych bodajże na trzech. No to trzeci sezon, czwarty karnet, chyba tak, albo jakoś tak, nieważne. Trzeci karnet, bo runda jesienna, wiosenna 17-18. Znaczy skupmy się na tym inaczej. No, nie było na trzech meczach, od kiedy mamy nowy stadion. Chodziłem też trochę rzadziej, obowiązki zawodowe. Byłem też na kiedy graliśmy na Milionowej. Drugą ligę komentowałem, bo komentowałem w Radiu Parada, kiedy pracowałem w Radiu Parada. Więc
Ja te mecze jak gdyby wtedy jeździłem przez dwa sezony na wszystkie mecze Widzewa. I oczywiście, no, cały czas się tym emocjonuję. Myślę, że w Widzewie jest naturalna pogoń, mówię wśród kibiców, żebyśmy dotarli na szczyt, do tej ekstraklasy. Ja się obawiam pewnie innych rzeczy, ale to możemy o tym za chwilę porozmawiać albo kiedyś indziej. Co będzie, jak w tej pierwszej lidze będziemy i powiedzmy pierwsze dwa sezony będziemy na przykład, nie wiem, walczyli o jakiś środek tabeli i co się stanie po trzech, czterech sezonach na przykład, jak się okaże, że nie walczymy o najwyższe trofea, bo tak też się może zdarzyć. I pytanie, czy wtedy znowu wrócimy do etapu, kiedy był ostatni mecz na Widzewa w Ekstraklasie, nagle na trybunach było 5 tysięcy ludzi. Pytanie, czy ten sufit kiedyś osiągniemy i jak to się przełoży, bo się nad tym wielokrotnie zastanawiam, na czym polega to, że mamy cały czas komplet ludzi. I to jest dla mnie oczywiste, bo dążymy do Ekstraklasy. Ale no, w Warszawie nie ma na każdym meczu 33 tysięcy ludzi. Nie ma na każdym meczu ludzi w Krakowie czy w Białymstoku. I teraz zastanawiam się, czy ten fenomen, o którym cały czas my mówimy, on faktycznie się utrzyma za w czwartym, w piątym sezonie Ekstraklasy. Ale to jest temat na inną dyskusję, bo rozmawiamy o filmie, o Widzewie, o najważniejszych ludziach. To rzuciłem taką dygresję, bo znaczy chciałbym się mylić, bo być może, że ta eskalacja i ta nakręcona koniunktura na Widzew jest już tak przeokrutna, tak przeogromna, że faktycznie za chwilę być może powiększenie stadionu o te tam, nie wiem, 3-4 tysiące krzesełek stanie się czymś zbyt małym. Ale z drugiej strony patrzę na polską ekstraklasę, produkt kompletnie dla mnie nieciekawy, który oglądam sporadycznie. Oczywiście będę go oglądał, kiedy będzie grał w Widzew, natomiast kompletnie mnie nie interesuje polska ekstraklasa, bo się męczę po prostu. Po prostu się męczę patrząc na ten szrot, który tam biega po boiskach i zastanawiam się, czy dlaczego na Widzewie ma być inaczej po prostu w sensie kibiców. Czy to faktycznie będzie tak, że latami będziemy mieli po prostu pełne trybuny i będziemy jakąś zieloną wyspą w polskiej ekstraklasie. Chciałbym, żeby tak było, ale nie widzę jakichkolwiek logicznych przesłanek, żeby faktycznie taki trend w trzecim, w czwartym sezonie, zakładając, że nie będzie sukcesu, utrzymać. Znaczy ja, jeśli pan pozwoli, mam takie zdanie, że akurat ten sukces frekwencyjny i ten pełen stadion to paradoksalnie wynika z tego, tu pewnie wielu osobom się narażę, z tego, że mamy stadion na 18 tysięcy ludzi i to powoduje, że jednak kibice kupują te karnety, zdając sobie sprawę z tego, że jeżeli nie nabędą karnetu, no to ktoś inny kupi, bo stadion jest taki, jaki jest. Uważam, że gdyby ten stadion był, nie wiem, o 7-8 tysięcy większy, to nie byłoby takiego rekordu karnetów. I moim zdaniem to jest jeden z tych elementów, który powoduje, że mamy komplety na każdym meczu. Nie wiem, jak pan sądzi. No i teraz możemy sobie zadać pytanie, właśnie w związku z tym, co pan sam właściwie powiedział, czy aby na pewno rozbudowa stadionu jest dobrym kierunkiem. Być no może, moim zdaniem lepiej utrzymać 18 tysięcy, być może, że lepiej jest utrzymać 18 tysięcy, podnosić cenę na karnety, aniżeli rozbudowywać stadion do 25 tysięcy i jak gdyby mieć stadion, który będzie świecił puchami. Oczywiście, że tutaj są kibice, którzy by się zbuntowali, dlaczego mamy podnosić ceny. Zrodziłoby się pytanie, przecież jesteśmy stałymi klientami, przechodzimy na Widzew od 5 czy 6 sezonów, dlaczego nam dowalacie wyższą cenę? To są problemy, które na pewno zarząd się z tym spotyka, myślę, że stowarzyszenie. To są dylematy, które na pewno tym ludziom towarzyszą i ja jestem za krótki, żeby tutaj wchodzić w jakiekolwiek dywagacje, bo moje zdanie jest w tym wszystkim najmniej istotne i być może, że moje zdanie też nie powinno być tutaj cytowane na forum Radia Widzew, bo ja nie jestem jakimś wielkim znawcą futbolu, jestem sympatykiem Widzewa od 40 lat i myślę, że każdy ma jakąś tam swoją opinię, ale niech ludzie, którzy rządzą Widzewem, to żonglują tymi tematami, wyciskają z tego klubu jak najwięcej, ile się da. No, mecze Widzewa, czy sam Widzew jest produktem, to ma kosztować i niech kosztuje. Ludzie chodzą do teatru, bilet w teatrze kosztuje 150 zł. Nie widzę powodów, dlaczego jakość ewentualnie, która mam nadzieję przyjdzie na Widzewie, ma również nakosztować. Oczywiście zachowajmy jakieś zdrowe proporcje, tylko
Tylko po prostu uważam, że dobry produkt musi kosztować. No i tyle. Ale pytanie jest, czy to jest dobry produkt, panie Maćku, bo ja uważam, że niekoniecznie i też tutaj bym się nie do końca zgodził, bo jednak kibice są siłą Widzewa i ci kibice, którzy byli na SMS-ie i na Byczynie i tak dalej. No ja jednak należę do zwolenników tej frakcji, która uważa, że jednak działacze klubu tak zwani są od tego, żeby pozyskiwać też inwestorów, pozyskiwać pieniądze do klubu, bo nie może tak być, że wie pan, bo ja uważam, że ja też w takim modelu zarządzania klubem, ja też mogę się sprawdzić. Jeżeli moim jedynym pomysłem będzie to, aha, awansowaliśmy wyżej albo gramy w tej lidze znowu, to podwyższymy ceny karnetów i kibice niech płacą, bo nie mamy teraz jakości, no nie ma się co oszukiwać i oczywiście awansujemy o tą ligę wyżej, tak jak pan powiedział, polska ekstraklasa to jest szrot, no to przez grzeczność nie będziemy mówić, jakie są niższe ligi. W związku z tym mówi pan o teatrze. Oczywiście, no, ale jak pan idzie do teatru, to rzeczywiście ma pan najlepszych aktorów za te 150 zł. Pójdzie pan do Narodowego, do Teatru Jaracza w Łodzi, paru innych teatrów. Tutaj czegoś takiego nie mamy i tak samo jak widzę, awansuje do ekstraklasy, też tego nie będziemy mieć, bo w tej chwili nie jesteśmy w stanie rywalizować finansowo z Legią, z Lechem, więc no tutaj uważam, że jest większe pole do popisu dla działaczy, bo to jest najprostsza droga, podwyższmy ceny karnetów. No nie zapominajmy też jednak, że piłka to jest gra dla mas, nie jesteśmy jeszcze Anglią ani Bundesligą, więc ja tutaj bym też tych kibiców tak nie w ten sposób nie traktował, że najlepsza ale metoda. Ale ja sam jestem kibicem, który karnet przychodzi na C4 i płacę za to, więc to nie jest tak, że ja chodzę gdzieś na lożę. Po prostu ja uważam, że no z jednej strony widzę piękny odruch kibiców, którzy nie chcą zwrotu za bilety i tak dalej. Oczywiście, no to nie jest tak, że wpływy z biletów mają stanowić o budżecie Widzewa. Natomiast mówię, myślę, że mądrzejsi ludzie od nas, a przynajmniej ode mnie, o takich sprawach będą decydować. Poza tym z tego, co sobie wspominam, chyba mieliśmy rozmawiać o brędbę Nasza Ziemia Obiecana. Poszliśmy w zupełnie w innym kierunku. W związku z tym nie wiem, czy mamy ten temat kontynuować, bo moje prywatne przemyślenia... totalnie swobodne, ale nie, oczywiście... Nie, ja wiem, tylko że moje prywatne przemyślenia tutaj jak gdyby nie są istotne. Ja mam pogląd na to, że budowanie społeczności to jest jedno widzewskiej, natomiast znalezienie złotego środka, ile to ma kosztować, szczególnie kiedy mówimy o tym, że nas dopadło to ścierwo w postaci koronawirusa i tak naprawdę nie wiemy, co się z tym wszystkim wydarzy. Nie wiem, kto i na ile ma dostępy do aktualnych jakichś tam sprawozdań odnośnie budżetowania klubu, jak de facto wyglądają finanse klubu. Więc trudno, żeby klub cały czas no, podreperowywał swoje budżety finansami, pieniędzmi od kibiców. Ale z drugiej strony, może inaczej. Kurtyna, ja bym chciał tutaj tą kwestię zakończyć, bo naprawdę ja nie jestem aż tak głęboko... Maciek, ja nie siedzę aż tak głęboko jak ty w klubie, który wiesz, że jesteś dość blisko. I moje, mówię, wolne, takie swobodne myśli, abstrahując od tego, że jest to swobodna rozmowa, nie chciałbym, żeby były w jakimkolwiek obszarze opiniotwórczym czynnikiem dla kogokolwiek, kto tego radia w tym momencie słucha. Bo myślę, że to nie jest dobre. Moje prywatne podejście człowieka, który przeżył na Widzewie blisko 40 lat, ma taki, a nie inny stosunek do tego, co się dzieje na Widzewie, czerpie z tego satysfakcję, ogromną przyjemność, czeka na ekstraklasę. Powiedziałem to zdanie odnośnie tego, co dzisiejsi piłkarze, przynajmniej ich część, mogłaby robić przy zawodnikach z lat 70., 80. i 90. W związku z tym być może, że moja optyka patrzenia na Widzew jest zupełnie inna niż człowieka 20-letniego. Nie chcę odbierać absolutnie młodemu człowiekowi emocji, które uzyskuje dzisiaj na poziomie niedawno trzeciej ligi, a teraz drugiej ligi. I życzę jemu i sobie, abyśmy razem wspólnie doczekali po prostu euforii, która będzie związana na przykład z awansem do pojedynków grupowych Ligi Europy na przykład. O, tak? To się teraz rozwiąże. Albo chociaż do... Maciek, kurde, no przecież byśmy tu wszyscy dzisiaj się opili robotniczym, gdybyśmy nagle, nie wiem, w drugim sezonie Ekstraklasy
załapali się na jakiekolwiek kwalifikacje Ligi Europy. Ja sobie aż nie potrafię wierzyć. I niech nawet przyjedzie, Nefci Baku, no. No i niech będzie 8-0. Także, wiesz, po prostu wiem, co oglądałem, wiem, na czym byłem i wiem, w którą stronę idziemy. Natomiast no, nie dajmy się zwariować. Myślę, że o tych kwalifikacjach Ligi Europy czy o mistrzostwie jest parę klubów na poziomie ekstraklasy, które faktycznie realnie o tym myślą i rozdają między sobą te karty gdzieś tam. A my jak wejdziemy i że tak powiem, gdzieś tam faktycznie uda się stworzyć tutaj zespół, bo mówię, samą metką Widzew za dużo nie wygramy. No, myślę, że tutaj naprawdę jest potrzebne są pieniądze i jakaś mocna strzykawka z zewnątrz, która zasili ten klub i niszczy bazowanie tutaj na wpływach od kibiców czy o czymś innym po prostu możemy sobie zrobić. Chociaż mówię, no przeanalizowałem bardzo, bardzo poważnie raport, który tam chyba się w tamtym roku ukazał za 2018 rok. Chodziło tam o te 15 baniek, które tam klub wykazał jako budżet. No, jeżeli to ktoś sobie wejdzie na porówna to sobie z wynikami Deloitte'a, firmy Deloitte i zestawi to, jak się kształtowały w budżety klubów ekstraklasy bodajże za 2018 rok, no to zespoły między bodajże 14, między 12 a 16 miejscem, czyli łącznie z tymi, które spadły, to były budżety na poziomie budżetu, który dzisiaj ma Widzew w drugiej lidze, no więc łącznie z tymi zespołami, które się utrzymały. Więc to są, Widzew dysponuje potężnymi pieniędzmi, natomiast no, pytanie, no, po co my idziemy do tej ekstraklasy, jeżeli my w ogóle dojdziemy, tak? No, możemy pójść tak jak ŁKS, żeby za chwilę wpaść. No. Nie jesteśmy Śląskiem Wrocław, który dostaje potężne dofinansowanie na poziomie kilkunastu milionów złotych od miasta. Jest chyba jeszcze, ja nie mam w tej chwili przed sobą tych wyliczeń, które analizowałem bodajże rok temu, natomiast Śląsk Wrocław chyba jest klubem z ekstraklasy, który dostaje największe dofinansowanie ze środków publicznych, ze środków miasta. Za 18 rok to było chyba około 14 czy 13 milionów złotych. Jak podchodzi miasto Łódź do klubu sportowego Widzew, to wszyscy wiemy i myślę, że bez jakiegoś inwestora, to my tutaj naprawdę sobie zbyt wiele tutaj sobie szabelką nie pomachamy i trzeba sobie w tym wszystkim uświadomić, więc te wpływy od kibiców, które są szalenie istotne, to w przypadku budowania potężnych budżetów oprócz ukłonu zarządu i do kibiców Widzewa, one naprawdę nie będą stanowiły o tym, czym będziemy w pierwszej trójce, w pierwszej w ekstraklasie, czy na miejscach 5-8. One będą jakimś elementem, ale no, one nie będą. To ja pomijam, że ceny się zmienią, ale one tutaj tak naprawdę nie będą stanowiły elementu, który może zadecydować o tym, czy będziemy w pierwszej trójce. No. Myślę, że jeżeli ktoś śledzi raporty firmy Deloitte, która jest wydawana co roku z rocznym poślizgiem odnośnie jak się rozkładają w poszczególnych klubach ekstraklasy wpływy z dnia meczowego, z tudzież innych rzeczy, jak wpływy z reklam, znaczy nie z reklam, tylko wpływy od kanału Plus i tak dalej, to sobie uzmysłowi tutaj, że kwestia biletowania może być szalenie istotna, ale ona nie jest kluczowa tutaj. No. Tym bardziej, że my tak naprawdę tutaj, jeśli chodzi o jakiekolwiek transfery, które też są ważnym elementem w życiu klubów ekstraklasy i one stanowią bardzo dużo, jeśli chodzi o ten budowany budżet i o te wpływy do budżetu. Na poziomie dzisiaj Widzewa to są, umówmy się, no tak naprawdę środki, które pewnie są na poziomie no jakichś, nie wiem, zakupów na poziomie no nieistotnych często, tak? No, no tak na tak zwane waciki po prostu, no. No tak, 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 tak. O tym można by długo, godzinami, ale tak jak mówisz, wróćmy może do tematu naszego przewodniego. Tak, ja tylko powiem, że jeżeli się komukolwiek sprzeniewierzyłem, czy wygłupiłem w ocenie i ze swoją wiedzą, no to podkreślam, że to jest po prostu nie, moje Tomaczku, prywatne to jest zdanie. Pełen luz i, sobie i do którego mam pełne się, prawo, więc... Wymieniamy się swoimi opiniami prywatnymi i nic okay. Ponadto. Ale wracając porozmawiajmy to, na czym no właśnie, się znam. No właśnie, bo zdradziłeś, ja cię tu pociągnę za język, zdradziłeś, że
chodzi ci po głowie pewna trylogia. No jeżeli zacząłeś od końca, jak mówisz, czyli rozumiem, że te następne w dacie produkcji dzieła, to powiedzmy, czy filmy, miałyby nawiązywać już do lat poprzednich, czyli tak trochę by wyszło u ciebie jak z adaptacją Sienkiewicza na Znaczy, ekranie. film do dzisiaj nie został sprzedany, w związku z tym nie zrobię następnej trylogii, jeżeli nie sprzedam tego po prostu. Film gdzieś tam był w kinach, po prostu i tyle. No, ja nie jestem ani filantropem, ani innym Wokulskim i po prostu jeżeli gdzieś w pewnym momencie ten produkt nie znajdzie się na półkach czy gdzieś z zarządem Widzewa nie powstanie pomysł na to, żeby dystrybuować ten film dalej, no to ja pewnie zawieszę, że tak powiem, swoje marzenia i plany związane z filmem, bo i tak zawodowo zajmuję się wieloma innymi rzeczami i będę czekał dalej. Natomiast Ale nie załóżmy, wiem jak przepraszam, to, że ci nie wiem wchodzę jak. w słowo. Załóżmy, że jest optymistycznie, że jednak te marzenia dalej by chciał swoje realizować, czy spełniać je zawodowo, czy twórczo. To co ci chodzi po głowie? Bo wymieniałeś kilka tych tytułów. Dwumecz Widzewa z Juventusem, mecz z Liverpoolem. A, I dwumecz z Liverpoolem. czyli krótka To są dla piłka mnie trzy do tej szybkości. takie trzy istotne rzeczy, które po prostu myślę, że no były tołomowe dla Widzewa. No to Przełomowe. prawda, to prawda. A ten dokument w Warszawie, ten znaczy ten mecz a propos dokumentu w Warszawie Łazienkowska 3-2 nie chodzi po głowie, czy też może już temat trochę oklepany, Znaczy, jeżeli no chodzi wiesz o co, Lampę? Kanał Plus to zrobił już kiedyś, zrobili to tak, jak zrobili. Mistrz zabił I Królestwo, no. mówisz o tym, tak? O tym dokumencie? Czy Łazienkowska 2 przez 3, bo były takie dwa, mówisz? Łazienkowska 2 przez 3 to jest chyba film tam z 2002 czy 3 roku. Oni, że tak powiem, to zrobili kiedyś. I myślę, że tutaj już, no, skoro coś takiego już powstało, to nie widzę potrzeby, żeby to zmieniać po prostu, żeby coś z tym robić. No, jest coś, tak? Ktoś to zrobił po prostu i jak gdyby tego nie odkryłem. Ja mam też inne swoje pomysły na zupełnie inne perełki o Widzewie, ale to myślę, że potrzebne jest jakieś tutaj zainteresowanie Widzewa. Ja mam taką naturę, że zanim mogłem kiedyś przed 2015 rokiem, kiedy kształtował mi się pomysł na film o Widzewie, pójść do Widzewa i powiedzieć: słuchajcie, mam zajebisty pomysł, dajcie mi kasę, ja wam zrobię super film. Nie, ja to zrobiłem inaczej. Zainwestowałem swoje pieniądze, zrobiłem film za swoje własne pieniądze, poszedłem do Widzewa, pokazałem im film, mówię: zobaczcie, co możemy zrobić dalej, zobaczcie, co możemy z tym produktem zrobić. I pytanie, czy ewentualnie klub chce po prostu wykorzystać mój produkt. Było mi smutno, bo trafiłem trochę na paździerzowe czasy w Widzewie, faceta z brodą, a później piekarza, ludzi, którzy kompletnie się tym wszystkim nie interesowali i trochę nie znali. I ja świadomie używam takich zwrotów, bo mam świadomość, ile lat ten film leży odłogiem. I trochę jest mi przykro, bo w każdym normalnym innym klubie, może nienormalnym, może inaczej, może w każdym normalnym klubie ktoś to, wariat, który zainwestował własne pieniądze, który pojechał do Danii, który zrobił preprodukcję, przez blisko rok czasu przygotował się do zrobienia dokumentu. Bo co jest ważne, to nie jest tak, że to nie jest sztuką objechać się po Polsce, zobaczyć piłkarzy Widzewa uśmiechniętych i zadowolonych i porozmawiać z nimi o meczu Brandby. Sztuką jest pojechać do Danii, znaleźć piłkarzy, którzy przegrali ten mecz, otworzyć ich na temat, wydobyć z nich pewne informacje. Ja 3 miesiące układałem się z kibicami Brandby Kopenhaga, żeby wpuścili mnie do klubu, żeby chcieli ze mną porozmawiać. Musiałem załatwić, 3 miesiące układałem się z nimi, że kiedy przyjadę ze swoją ekipą telewizyjną, nie dostanę po ryju. Byłem w epicentrum Brandby Kopenhaga, w ich klubie, siedziałem z kilkudziesięcioma ludźmi, którzy byli na tym meczu, rozmawiałem. Oczywiście wybrałem najciekawsze fragmenty. No I to tak, jest no, sztuka. film nie może być 3 godziny. Więc zrobienie filmu, gdzie ja pojadę sobie z kamerą po Polsce i sobie obcykam, nie wiem, uśmiechniętego, szczęsnego Citkę, to jest mało istotne. Największą wartością w tym filmie było to, że ja dotarłem do duńskich kibiców, do duńskich piłkarzy. Ciekawostką jest to, że Eby Skovdal, trener ówczesny Brandby Kopenhaga, odmówił mi rozmowy i jeszcze mnie zwymyślał. No. No, Ole też, Bjur, przepraszam, w dniu rozmowy. wejdę ci w słowo, no dla nich to nie była zbyt miłe wspomnienie, bo to tak jakbyś robił dokument
o meczu Eintracht Widzewi i zamiast rozmawiać tak, o tym masz rację. To byś poszedł do Andrzeja Michalczuka, żeby on ci o tym opowiadał. Ale dlatego mówię o tym, że to Kim Wilford, ja który, ten Wilf, Kim Wilford, który mi występuje w tym filmie, Auris Karbelius, który mi nie odmówił. Facet, który w filmie mówi, to jest kurwa moje najgorsze przeżycie w życiu. To jest facet, który po prostu... Ja to oczywiście wyciąłem, bo on po prostu po rozmowie trochę się popłakał po prostu. Zresztą materiału do filmu jest 10 godzin, a film jest tylko 45. Ja naprawdę starałem się to robić w sposób wyważony. Spędziłem tam trochę czasu z tymi zawodnikami duńskimi i naprawdę to jest duża klasa przyznać się do porażki. Wiesz, to Maciek rozmawia z piłkarzami, z ludźmi. No, nikt nie lubi mówić o swoich porażkach. Oni to zrobili. Dumni Duńczycy, ludzie często wycofani. Mi się tych ludzi udało przekonać do rozmowy po prostu. I to nie, wiesz, o jakichś tam pierdołach, tylko faktycznie o rzeczach istotnych. Oni się podzielili najbardziej skrytymi swoimi doświadczeniami z tego meczu. I jeżeli mówię o takich elementach Kim Wilford, przypomnijmy, że Kim Wilford w 92 roku w finale Mistrzostw Europy z Niemcami strzelił drugą bramkę. To jest facet, który wystąpił w drużynie w ekstraklasowej drużynie Brøndby Kopenhaga, wystąpił w 470 meczach. Hello! To my dzisiaj mamy kogo w polskiej ekstraklasie? Łukasz Surma? 515 meczów? Bardzo się mylę? Kim Wilford jest legendą w Danii, tak jak u nas jest Boniek. Boniek nie tylko symbolem Widzewa, ale symbolem polskiej piłki. Tak w Danii jest Kim Wilford. I ten facet mi po prostu mówi o tym, jak dali dupy w meczu z Widzewem. I to jest wartość filmu, a nie zrobienie filmu o tym, że pojedziemy, porozmawiamy sami z polskimi zawodnikami i tak dalej. No ja I rozumiem... kończąc już ten... No dobrze, no, zakończ, proszę. Nie, śmiało, skończ. I dlatego mówię, że byłem zaskoczony, że po prostu różni dziwni i śmieszni działacze Widzewa w latach tam wcześniejszych nie podjęli tego tematu na poważnie, bo ja wystawiłem ten film na drugim festiwalu filmów, PENT organizuje bodajże od 3 czy 4 lat. I rozmawiałem z Michałem Muzyczukiem. Michał Muzyczuk to jest reżyser, autor, który zrobił film Dekada Gipsy. 12 lat GKS Katowice, tam się pamiętał wicemistrzostwo, tam byli o krok od mistrzostwa, ale generalnie kończyli cały czas tam na drugim, trzecim miejscu. Oni grali przez 12 lat w pucharach. I to jest cała idea filmu Michała Muzyczuka o dekadzie Gieksy. Starsi kibice będą pamiętali mecze z Bordeaux. No coś tam mieli, osiągali jakąś tam drugą rundę, raz chyba w porywach trzecią. I do czego zmierzam? Z Michałem rozmawiałem, mówię, słuchaj, mnie klub dołożył pieniądze na film, klub wypuścił DVD, sprzedali tylko i wyłącznie wśród kibiców w sklepach, w jakichś tam patronackich swoich sklepach i oficjalnych, około 4000 płyt DVD. Ja już pomijam kwestię wydania, czy Blu-ray, czy DVD, to zostawmy. Chodzi mi o to, że nagle klub po prostu potraktował kogoś poważnie, dofinansował go na ten film, sprzedał to i na tym klub zarobił i przy okazji, mówię, jeżeli GKS Katowice z całym szacunkiem wyciska historię swoją w obszarze dekady Gieksy, który grał przez 12 lat gdzieś tam w pucharach, a my rozmawiamy o Widze w Brøndby, o Turku kończ pan ten mecz, gdzie jest to element charakterystyczny dla wielu ludzi, ba, ludzi, którzy nawet nie znają się na piłce, a kojarzą ten zwrot. I przez 4 lata ja nie mam żadnego zainteresowania z klubu, to znaczy, że coś jest nie halo. To znaczy, że mówienie o tym, że w tym klubie liczy się tak strasznie historia, jest po prostu zwykłym pierdoleniem po prostu. Albo generalnym używaniem zwrotów, które są dla wielu ludzi wygodne. Jeżeli ja robię premierę za swoje własne pieniądze, jeżeli szanuję klub i zapraszam wszystkich byłych zawodników, działaczy i zarząd, który tak naprawdę mimo wszystko odmówił, to znaczy, że ja zachowuje pewnego rodzaju normy i naprawdę nie traktuje tego jako tylko jakąś prywatną imprezę. Cały czas uważam, że produkty, dokumenty o Widzewie, zresztą proszę zwrócić uwagę, że nie ma w skali klubów, w oficjalnych sklepach dokumentów o tych klubach. Nie ma w obszarze produktów, oprócz książek o Widzewie Marka Wawrzynowskiego, czy tam nie ma takich wydań, nie ma takiego asortymentu na półkach. I to mnie zawsze zastanawiało, dlaczego nikt z lat wcześniejszych, bo tutaj nie nawiązuję do obecnego zarządu Widzewa,
nie miał na tyle rozbudzonej wyobraźni, żeby w ten sposób myśleć. Że tu nie przychodzi do nich facet, który mówi, dajcie mi kasę na film. Mówi, nie, jest film, ja już wam go przyniosłem. Zróbcie z nim coś. Pozwól na chwilę. Ja mam wrażenie, nie gniewaj się, bo ja nie chcę cię tutaj też oceniać. Nie, śmiało. Ja mam wrażenie, że ty popełniłeś błąd. Znaczy, no, mów śmiało, może ja czegoś nie wiem. Patrząc nie pod kątem historycznym, nie chcę oceniać tego, czy ty masz rację, czy klub się aha powinien tym interesować, czy nie, tylko ty pomyliłeś kolejności według mnie. To znaczy, wyprodukowałeś film, poświęciłeś mnóstwo pieniędzy na jego stworzenie, No, to są moje pieniądze, zostawmy to, ja dalej mam na bułki, Maciek, także wiesz. Pewne środki i już gdy zainwestowałeś i stworzyłeś gotowy produkt, to dopiero poszedłeś zobaczyć, czy jest zainteresowanie tym produktem, bo od strony biznesu. Znaczy, Maciek, mam potrzebę coś zrobić. To jest tak, jak ty miałeś potrzebę zrobić radio i je zrobiłeś. I tak naprawdę nie wiesz, w którym kierunku to pójdzie. Ja na tej samej zasadzie zrobiłem film. Na zasadzie fan, na zasadzie miałem taką potrzebę, która mi świtała w głowie od podejrze 7 czy 8 lat. Mówię, tak, zgadzam się z tobą, tylko wiesz, jeżeli mi radio, projekt radiowy mój nie wyjdzie, to ja będę miał pretensje tylko do siebie. Bo ja zaryzykowałem i włożyłem pewnie dużo mniej pieniędzy niż ty, to zgoda, to absolutnie nawet nie będę z tym. Ale Maciek, ja ci powiem inaczej, że jak mi to nie wejdzie, to ja słowo będę miał pretensje do siebie tylko, no bo ja powiem ci tak, ja czekam na. Nie ma na to zapotrzebowania, nie? Nie, wiesz, to myślę, że to kwestia zasięgów, kwestia rozpropagowania tego. Natomiast powiem tak, ja ten i tak zrobię kropkę z tym, bo albo zrobię to z zarządem widzów, albo to zrobię to sam jako self-publisher. Albo nie, to ja wydam z klubem widzów, albo to. Chodzi mi, wiesz, wydam to parę tysięcy płyt sam jako self-publisher. Tak jak Marek Wawrzynowski jako self-publisher nie wydawał książki Widzew z jakimkolwiek wydawnictwem, tylko wydał to samodzielnie jako self-publisher, czyli osoba, która nie wiązała się z żadnymi wydawnictwami, wydał książkę, w tej chwili jest blisko osiągnięcia bestselleru. Ja myślę, że on to zrobił, wiesz, po to, żeby po prostu pośrednikowi nie płacić, nie? Tak, nie wiem, tak strzelam, nie? Dokładnie na tym to polega, no. Ja rozumiem, że tu pośrednikiem byłby Widzew w tym momencie. I ja mogę rozumieć twoje rozgoryczenie, rozumiem nawet twoje rozgoryczenie. Nie, że, to za słowo, ja mam rozgoryczenie do ludzi. Nie chcę się zainteresować takim tworem, który z punktu widzenia kibiców byłby bardzo atrakcyjny, ale też z drugiej strony nie mogę zrozumieć ciebie, że najpierw włożyłeś swoje pieniądze, a potem jesteś zniesmaczony tym, że nikt nie chce tego produktu kupić. Tu uważam, że zaryzykowałeś. Nie, ja nie. Pretensje do siebie, że odwróciłeś te kolejności. Nie, Maciek, jedna sprawa, ja mówiłem o dwóch rzeczach, ja nie mówiłem o tym, że ma ktoś to kupić, ja mówiłem o tym, że ktoś się nie chce tym zainteresować, bo ja nie chcę tu mówić wszystkiego, za produktem meczu widzę w Brandwy, za produktem DVD filmu Brandwy Nasza Ziemia Obiecana stoją jak gdyby jeszcze inne elementy, które mogą być jak gdyby gdzieś tam elementem pewnych działań, które mogły kolejne zarządy podejmować. Ale naprawdę, ja coś zrobiłem przede wszystkim dla siebie, tak? To jest na tej zasadzie. I gdzieś ten film wcześniej czy później trafi do jakiegoś szerszego grona. Zresztą mi jest też nawet niezręcznie na Twitterze i gdzieś tam mailami się tłumaczyć, bo jest mimo wszystko tylu lat. Mam średnio tygodniowo około 80 maili i zapytań różnego rodzaju, czy co z tym filmem można zrobić. Także to tak jest, ale zostawmy temat jak gdyby procedur związanych z wydaniem tego filmu, natomiast nie wiem, jeżeli masz do mnie jakieś jeszcze pytania związane z samymi zdarzeniami, które miały miejsce w Danii. Czy... O kuchnię przede wszystkim chciałem zapytać. Trochę częściowo już to zdradziłeś, że kontaktowałeś się z kibicami Brandwy i z piłkarzami, natomiast rozumiem, że łatwiej było ci chyba dotrzeć do piłkarzy Widzewa i to nie dlatego, że byli na miejscu w Polsce, tylko dla nich to był sukces, dla nich to było wydarzenie, więc łatwiej było. Tu się zdziwisz. Byli piłkarze wręcz, którzy, może nie piłkarze, ale no, powiem tak, no, Franciszek Smuda kompletnie miał mnie w dupie. Ja pamiętam, jak chciałem się z nim skontaktować, kiedy był na... Wtedy był trenerem Górnika Łęczna. Byli w Poddębicach na dwutygodniowym zgrupowaniu. Mówię, trenerze, podjadę tutaj, no przecież mam 60 kilometrów. Nie mam czasu. Gdyby mi Arek Onyszko nie pomógł, bo on wtedy był trenerem bramkarzy w Łęcznej, to bym się z Frankiem, to by po prostu Franciszek Smuda, nie wiem, czy bym do niego się dostał. Musiałem dymać do Łęcznej z Łodzi. Poświęcił mi pół godziny, wielce obrażony, że mu zaburzam proces treningowy i tak dalej. I jak to sobie zestawię właśnie z piłkarzami Brandby Kopenhaga, którzy po prostu podjęli mi z honorami, zresztą w ogóle zostałem podjęty z honorami w klubie, to trochę świadczy po prostu o jak gdyby jakości, kulturze osobistej gdzieś indziej na zachodzie, gdzieś indziej niż u nas, bo
bo u nas to jest takie trochę wszystko jest no, trochę drewniane po prostu momentami. I tu nie chodzi o samego Franciszka Smudę, ale często też prowadzę różne rozmowy, różne wywiady. Chodzi mi w ogóle o profil nieraz ludzi naszego sportu, którzy dość różnie się odnoszą do nas, dziennikarzy. Zresztą Maciek, nie raz, nie dwa pewnie na własnej skórze też to odczuwałeś, że tu... Ja nie chcę tu mówić o piłkarzach Widzewa, absolutnie. Film by powstał co najmniej pół roku wcześniej, gdyby nie opóźnienia i uniki Franka Smudy i Tomka Zimocha. Nie rozumiem, że na nich opierałeś, na tych pozostałych... Nie, chodzi mi o to, że byli ważnymi elementami filmu. Ja w sumie w filmie występuję 33 bohaterów i pan Tomasz Zimoch i pan Franciszek Smuda poprzez zmianę terminów spotkań i różnego rodzaju tego typu historie właściwie pół roku czekałem na to, żeby łaskawie ze mną się spotkali i porozmawiali. Także tutaj ten film pewnie by powstał... Nie zniechęciło cię to ostatecznie, tak? No nie, Maciek, no to nie jest tak, że wszyscy ci się kłaniają w pas i generalnie wszyscy są fajni. Wiadomo, że nieraz trzeba pochodzić, jak nie oknem, to drzwiami. To tak nie jest, no to nie jest takie proste. Sam doskonale wiesz, bo piszesz artykuły, grzebiesz się w internecie i sam doskonale wiesz, że nieraz o niektórych ludziach nie można znaleźć informacji i też szukasz tego w innych miejscach. Po prostu chodzi mi też o taki element nieraz profesjonalizmu, że coś jest ustawione, jest ekipa zdjęciowa, która ma przyjechać i nagle koleś ziewa i mówi, że nie ma czasu. I chodzi mi o coś takiego po prostu, no bo to jest niefajne po prostu. No. I dlatego mówię o tym, że ten film po prostu powstałby trochę wcześniej. No ja się oczywiście nie spieszyłem z nim, ale chciałem mieć całą surówkę zdjęciową, wszystkie materiały i mimo wszystko no i Franciszek Smuda jako trener zespołu jest nie do pominięcia w takim dokumencie. No i sam Zimo, który wypowiada słynne Turku, kończ pan ten mecz, jest jak gdyby też osobą, która powinna się tam znaleźć. Ja żałuję tylko jednego, że jednak odpuściłem Achmetowi Czakarowi po prostu rozmowę, bo byliśmy w kontakcie. Chciałem jechać do Turcji. Tak? Słucham? Czy osędzi tego spotkania? Tak, tak. Nie każdy w ogóle bardzo ciekawa... może pamiętać, bo mamy też młodych. No tak, tak. Achmet Czakar to jest ten słynny turas, który ten mecz sędziował. To jest w ogóle ciekawa postać. To dla starszych kibiców, Maciek, to najwyżej zrzucę to na ciebie, żebyś to wytłumaczył. To jest taki trochę polski widz Żelazko. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię. Czy chodzi o konsekwencje, jak skończył? Nie, widz Żelazko był kiedyś taki polski sędzia. Tak, ale może, on skończył jako widz Żet, więc o to mi chodzi. No tak, ale chodzi mi o to, że Achmet Czakar to dzisiaj jest bardzo szanowana postać i publicysta sportowy w Turcji. Prowadzi swój własny program publicystyczny. Kilka lat temu został postrzelony bodajże na ulicach Stambułu w brzuch 4-krotnie. Przeżył to. No jest to facet, który ma dość kontrowersyjną postacią jest w świecie futbolu tureckiego i w ogóle w świecie chyba nie tylko futbolu, ale generalnie jest to dość kontrowersyjna postać. Ja miałem z nim kontakt i telefoniczny, i mailowy. Bardzo chciałem do Turcji pojechać, ale generalnie w końcu facet mi się z tego wycofał. I znaczy chciałem to spiąć klamrą. Generalnie jak już coś zaczynam, to chcę, żeby były wszystkie strony medalu po prostu tego wydarzenia. I skoro był Turek, który kończy mecz wypowiedzi Zimocha, to chciałem tego Turasa też pokazać na żywo. Niestety nie udało mi się. No, to jest taki element, który do dzisiaj żałuję, bo mogłem ten film odłożyć na trochę dłużej i jednak pana Achmeta Czekara namówić na spotkanie i na porozmawianie. Nie udało się, produkt jest taki, jaki jest. Nie go ocenią kibice, widzowie czy ludzie, którzy będą mieli okazję go na DVD obejrzeć, jeżeli w ogóle to DVD kiedykolwiek powstanie. Znaczy, nie chcę wchodzić w technikalia i mówić, wiesz, ojcu, jak się dzieci robi, jak to mówi przysłowie, ale myślę, że teraz to VOD chyba jest takie bardziej popularne, że DVD, płyta, nośnik to takie już chyba, choć chyba, że kolekcjonersko to może być ciekawa rzecz, nie? Że znaczy ja użyłem słowa klucz, tak? Jeżeli będziemy mówili o nośniku, to jest sprawa drugorzędna, aczkolwiek no też pewnie trzeba dostosować produkt do możliwości portfela kibiców, jeżeli w ogóle cokolwiek powstanie. Ale to jest melodia, umówmy się, że to było takie DVD jako hasło, tak? Mówimy o nośniku, na którym być może ten film kiedyś powstanie.
chcieliśmy przede wszystkim, Maćku, jakoś przypomnieć kibicom, słuchaczom naszym ten film, bo mam wrażenie właśnie przez to, że nic w tym temacie nie ruszyło dalej do przodu, trochę został zapomniany i mam nadzieję, że nam się to udało. Czasu mamy niestety niewiele, już praktycznie nam się czas antenowy skończył. Jeszcze chwilę. Ja tylko mogę przeprosić, że tak długo mówiłem. Nie, absolutnie, nikt się tutaj na to nie obraża, mamy tylko nadzieję, mówię, że udało nam się pomóc twojemu dzieł, tak to nazwę, bo w jakimś sensie jest to dzieło, nie kryguj się już, że to... Nie szarżuj, jest taki, nie szarżuj. No, ale wiemy o co nam chodzi, więc być może teraz to zainteresowanie wzbudziliśmy na nowo, może coś się wykluje we współpracy. Znaczy, zawsze można wspomnieć, jak sam to zrobisz, tak jak zapowiedziałeś. Że zwiastuny jak gdyby cały czas w sieci są dostępne. Mówię o dwóch zwiastunach kinowych. Filmu nie ma na razie i póki co na razie nie będzie w sieci dostępny. Ale to z drugiej strony dobrze, bo przynajmniej nie będzie hula gdzieś po torrentach i nikt tam go nie... No nie. No, trzymam go głęboko schowanego pod podłogą. Film jest. Natomiast dwa zwiastuny kinowe, one jak gdyby od 3 lat chyba, czy 4, no zaraz przed premierą, a nie, od 2 lat, bo premiera była w 2018 roku, są i na fanpage'u Ronin Studio, jak i są również dostępne w sieci, także to jest jedyna rzecz, którą teraz mogą jakby co kibice, że tak powiem, jako taki aperitif liznąć, tak, mogą go w tej chwili tyle mogą zobaczyć i usłyszeć póki co. No miejmy nadzieję, że z obecnym zarządem uda nam się zrobić przynajmniej 2 kroki do przodu i być może coś z tego nam się kiedyś uda doprowadzić ten produkt, ten projekt do końca. No to trzymamy, a plany są, może tak. No trzymamy kciuki kibiców, słuchaczy, zachęcamy, żeby wejść sobie na Facebooka Ronin Studio, pooglądać te zwiastuny, jeśli jakimś cudem jeszcze ich nie widzieliście. Ja też od siebie przypomnę, że na portalu Widzę w to My są 2 galerie zdjęciowe, też można zobaczyć tą uroczystą premierę, o której tutaj nasz bohater, nasz gość dzisiaj wspominał, z udziałem m.in. Zbigniewa Bońka, ale także byłych piłkarzy lat 90., tych, którzy grali w Kopenhadze, a także współczesnych, więc było wiele znanych postaci. Naszym gościem, drodzy Państwo, był Maciej Szprync, autor, tak jak prosił go nazywać, autor filmu dokumentalnego Brand by Nasza Ziemia Obiecana. Bardzo Ci dziękujemy za to, że mimo późnej pory znalazłeś czas i życzymy wszystkiego dobrego, że niech ta produkcja dalej żyje. O, tak to ja również dziękuję, do widzenia w takim razie. Dziękujemy, do widzenia. No więc tak dzisiaj nam się zrobiło, Michale, powiem Ci tak, no lata 90. nam się tutaj przewijały głównie i to Brand by nam spajało, bo i Michalczuk i Maciek Szprync, więc no trochę tak, szkoda, no ładnie, że... ładna klamra. Ale ja powiem Ci, ja się trochę nie dziwię, znaczy nie chcę powiedzieć, że się nie dziwię działaczom Widzewa, że tak niechętnie do tego podchodzili, ale dostrzegam pewną taką jakby... Ta historia Widzewa jakoś ludzie nie chcą nią chyba tak bardzo aż żyć, jakby się wydawało nam, że jakby tam ta młodzież, jakby dla nich to jest już prehistoria i tu się boję, że ja to też negatywnie trochę oceniam, nie wiem jak ty na to patrzysz, że wy, tak jak ty, tak jak Maciek, nasz gość, Maciek Szprync, który przed chwileczką z nami był, i to jest właśnie to, że wy pamiętacie te najlepsze lata, te 4 mistrzostwa, te legendy, prawdziwe legendy i wam po tych 40-30 latach kibicowania trudno jest zrozumieć, że ci młodzi, którzy teraz chodzą, którzy mają Instagramy, Facebooki i smartfony i tak dalej, że oni nie za bardzo chcą się już interesować, no już mają trochę, no wiedzą, kto to był Boniek, no przecież ten facet żyje, jest w piłce najważniejszą osobą w Polsce w tej chwili, ale tam Smolarek, no był, umarł, był legendą, fajnie, wiemy o tym, ale nic nie zapytałem. Ale może dlatego, że ta historia jest tak jakoś po macoszemu traktowana w klubie, bo rzeczywiście, no chociażby teraz dopiero muzeum mamy gdzieś tam w powijakach. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, no na pewno są to jakieś takie bardziej skomplikowane sprawy i też myślę, że związane między innymi z tym, że nasz klub co jakiś czas, taka jest historia Widzewa, przynajmniej w XXI wieku to ciągle jakieś, wiesz, są, już się wydaje, że jest dobrze, potem jest źle, więc no mieliśmy reaktywację, czas reaktywacji, gdzie też no jak wiesz, nie było czasu na to, żeby myśleć o historii, bo trzeba było ten klub jakoś reaktywować w ogóle, żeby on przeżył i istniał. Także no wydaje mi się, że sprawa nie jest taka prosta, nie ma tutaj takiej prostej odpowiedzi. Natomiast na pewno no teraz, odkąd mamy stadion, no można nad tą historią pracować, ale to trzeba mieć dużo pomysłów, dużo ludzi musi być w to zaangażowanych, a trudno mi się też wypowiadać, jak to wygląda na linii klub, obecne władze, jak do tego podchodzą. Wiem, że jest
jest trochę kibiców zaangażowanych w tę historię widzewską, ale to są takie inicjatywy no, stricte kibicowskie. Nie wiem, jak klub się na to zapatruje. No, mamy teraz budowę muzeum, znaczy budowę, no, mamy już dyrektora Muzeum Bliźniaka i tak dalej. Może coś się ruszy w tym temacie. Natomiast jeżeli chodzi o film naszego gościa, no to film niewątpliwie ciekawy. No, ale też pewnie są różne odcienie, różne aspekty tej całej sprawy z tym, dlaczego tak wyszło, a nie inaczej. Ja trudno mi się wypowiadać. Tutaj gość trochę naświetlił ze swojej strony sprawę, jak to wyglądało. Natomiast mnie trudno się ustosunkować, bo nie znałem tych kulis tego filmu. No są jakie są. Ja będę obstawiał przy swoim. Bardzo szanuję Maćka i doceniam jego pracę, którą włożył i chylę czoła przed tym, natomiast mimo wszystko z biznesowego punktu widzenia uważam, że zrobił duży błąd, że najpierw wyprodukował produkt, a dopiero potem zbadał zainteresowanie tym produktem. Sam fakt, czy brak zainteresowania tym produktem jest właściwy, czy nie jest właściwy, to już jest dyskusja na zupełnie inny temat, czy w ogóle dotyczy czegoś innego. Natomiast samo podejście, bo odwrotne trochę, odwrotna kolejność, jeżeli ja bym chciał nie wiem, zrobić film, a potem liczyć, że na nim zarobię, żeby te pieniądze mi się zwróciły, które zainwestowałem, no to najpierw bym się starał dowiedzieć, czy jest sens te pieniądze odzyskać, a dopiero później przystępował do realizacji, bo to jest po prostu ryzyko. Z biznesowego punktu widzenia ryzyko, bo mówię, można się zgadzać, można się nie zgadzać z tym, czy słusznie klub się wtedy nie włączył w promocję tego. Nie wiem, jakie były warunki dokładnie, musielibyśmy zapytać drugą stronę, więc też nie chcemy tutaj ferować wyroków. Natomiast sama wartość taka no, symboliczna tego dzieła, tego filmu jest jak najbardziej niepodważalna i tak jak powiedziałeś, no to jest taki produkt, że każdy powinien, czy to jest taki film, że każdy powinien go obejrzeć. Mam jeszcze telefon, odbiorę może. Halo, dobry wieczór, Radio Widzew się Kłaniawski, mamy przyjemność. Dobry wieczór. Dobry wieczór, z tej strony Piotr Dziewicz. Nie wiem, czy mnie zapomniał. O, cześć. Cześć, Piotrku. Wiesz co, nie, no na zakończenie bym ci powiedział. Ale jak tam chcesz do pieca dowalić, to śmiało. Nie wiadomo, no. Co, z czym dzwonisz? Nie, bardzo, bardzo, no tutaj mi się miło i ciekawie słuchało tego naszego gościa. Którego? Oczywiście, że to było w takim... Czy mówisz o Maćku pewnie, bo był jako drugi. No, mówię tutaj o panu reżyserze, naszym koledze, tak, z Trybun, czy tak powiem. No, mówił oczywiście o rzeczach na koniec smutnych, także no tak też mi naszła taka refleksja, która już od jakiegoś czasu mnie nachodzi i ją sobie przekazuję i wymieniam tą refleksję z różnymi osobami na temat właśnie historii naszego klubu, czyli może poszanowania tej historii, w jakiś sposób je udokumentowania, w sposób właśnie to, co ostatnio robią nasi moi koledzy, tak, tacy jak właśnie Ryan, Maciek, tak, tutaj Nibar, Stolar i tak dalej. No i z jakim to się odbiorem tutaj no, spotyka. Wiąże. Także spotyka, tak, sorry, jestem trochę zmęczony. Także no, to jest trochę takie słabe, no. Nie wiem, czy wy też tak to widzicie, ale klub, który tak dużo osiągnął, który no, tutaj się może pochwalić taką dużą ilością sprzedanych karnetów, co jest rzeczą niesamowitą. A zarazem no te informacje, które są właśnie w sposób słowa mówionego albo jeszcze ciekawiej w sposób obrazu i takich gorących telefonów, te ilości, które są na bieżąco, nie wiem jak to jest u nas w radio, ale jeśli chodzi o ten obraz, który Stolar pokazuje, te 100 czy 200 osób, które to ogląda na bieżąco i nawet w tym 1000 czy 2000, które to później obejrzy, no to są bardzo słabe liczby. Nie wiem jak wy, ale no, wydaje mi się, że ci kibice to czasami się wydaje, że są dzisiejsi jacyś tacy, nie wiem, z kosmosu, czy tacy, którzy właśnie tylko przychodzą po to, żeby tam się pojawić na tym stadionie i przeżyć coś na gorąco.
nie wiem, na gorąco, czyli nie wiem, na przeżyć te cztery trybuny, kupić sobie coś w sklepiku, nie wiem, wypić to robotnicze piwo, zrobić zdjęcie, pokazać się na jakimś social media, jakimś tam, nie wiem, na Instagramie i to wszystko. No, no możliwe, ale myślę, że to, nie wiem jak uważasz, moim zdaniem to jest efekt też jakichś zaniedbań przez lata, że też może o tą historię tak mało mówiono o tej historii, bo też może były inne tematy ważniejsze. Ja tutaj nie wiem, czy słyszałeś, rozmawialiśmy z Maćkiem, to mówiłem, że być może ta jakby mała dbałość o historię wynikała z tego, że no klub miał różne przygody takie, łącznie z tym, że w pewnym momencie praktycznie nas nie istnieliśmy. Natomiast oczywiście no też wydaje mi się, że można było więcej zrobić już po powstaniu stadionu w kwestii dbania o historię. I to jest w ogóle taki trudny temat, bo nie wiem jak Maciek uważa. Wiesz, to jest też kwestia edukacji, ogólnie podejścia do historii, tak mi się wydaje, że dla mnie też są smutne te liczby, jeżeli chodzi o te retransmisje. One, to ciekawy był cykl, natomiast rzeczywiście no jak na kibiców, nawet na sam stadion, gdzie przychodzi po 16-17 tysięcy ludzi, tak to oglądało 150 czy 200 osób, no to jest bardzo mała liczba, natomiast... No nie wiem, to tak samo jaka jest świadomość historyczna współczesnej młodzieży, pewnie też jest niska i po prostu może ludzi to nie interesuje, może to jest kwestia nie na następny jakiś temat na rozmowy, bo tak na sobie pewnie. Teraz przyszło mi Maciek do głowy też i Piotrek, że może jest to kwestia zaniedbań ogólnie tego, jak się uczy historię, jakie jest podejście do historii w ogóle w ostatnich latach w edukacji w ogóle. I może stąd to się bierze, że w związku, że nawet klubem też się ludzie nie interesują, no bo nie mają rozbudzonej takiej ciekawości w sobie, nie mają powiedziane, że historia to jest jakiś ważny część naszej tożsamości, kultury i tak dalej. Ja myślę, że to musimy zaprosić jakiegoś socjologa, który też jest kibicem piłkarskim i to byłaby fajna rozmowa, bo to naprawdę, tak jak mówisz, Michał, jest to po prostu temat na zbyt długą rozmowę, ja obawiam się, tak, bo to już jest dzisiaj... już późno i oczywiście, że tak, my tutaj nie, my nic nie wymyślimy, bo jesteśmy fachowcy, oczywiście. Siedzielibyśmy do rana, więc... Ale fajnie, że Piotrek zadzwoniłeś i poruszyłeś taki temat, bo to Maciek jest jakieś, pomyślimy może w jakimś czasie bliższym bądź dalszym, żeby zrobić jakąś taką dyskusję. Zadamy zadanie naszemu Maćkowi Cholewińskiemu, niech on tutaj pomyśli. No też pomyśli, ale to jest tak, no, nie, ale to, no tak, no Maciek też jest socjologiem z wykształcenia. No właśnie, to jest ciekawe właśnie, że Maciek mógłby... Ma to zdanie bojowe. Albo wy możecie też w Łodzi, Czerwonej Łodzi Podwodnej też taki temat poruszyć, no ale rozmowy są myśleniem, jak Maciek, tutaj zwracam się do Maćka Rajana, może to jest jakiś pomysł na temat jednej z audycji, przynajmniej części poruszyć. Uważam, że jak najbardziej... Tylko tak jak mówię, musimy mu poświęcić więcej czasu, a dzisiaj go no niestety, tak, nie mamy. Racja. Zgadzam się z tym, że jest... Słuchajcie. To, możemy postawić fundamentalne pytanie, dlaczego obecni kibice nie interesują się historią, albo dlaczego nie interesują się Widzewem w tak dużym stopniu, jak my się interesujemy. I na ile jest to odpowiedzialność klubu na przykład? Oczywiście nie wszyscy, ale w dużej mierze, tak, że nie. W dużej mierze. Po prostu tak już jest, no. Mamy Facebooki, mamy Netflixy, jesteśmy bombardowani z każdej strony, wszystkiego różnego rodzaju media chcą wyssać z nas, to jest bardzo ciekawe, mówił o tym nasz gość jakiś czas temu, był tutaj Mateusz Święcicki, co prawda dziennikarz stacji Eleven, ale mimo młodego wieku widać, że miał otwartą głowę i dużą wiedzę i on opowiadał o tym, że wszyscy teraz starają się skraść uwagę nas, ludzi, zwłaszcza młodych ludzi, przyciągają nas social media, no stop siedzimy w telefonie, przyciągają nas reklamy, z każdej strony bombarduje nas w jakiś sposób każdy portal internetowy. Ale to jest... naszą uwagę i mamy tylko 24 godziny w dobie, plus jeszcze musimy się wyspać, pójść do pracy lub do szkoły, no i może gdzieś tutaj leżą przyczyny, że trzeba naprawdę ten temat dostarczyć bardzo ekspresyjnie. Może sam produkt tutaj musi być też naprawdę wysokiej jakości, bo zauważcie, że tak to, co się tutaj wydarzyło, jeżeli chodzi o przyjazd Żmudy, Władka, tak, czy Bronka Waligury, kiedy oni tam występowali na stadionie, kiedy później był zrobiony materiał na ten temat, no to jest produkt najwyższej jakości.
No nasze radio też jest tym produktem wysokiej jakości, tak uważam, bo te wszystkie wywiady są bardzo ciekawe. No tylko no, może trzeba nad tym wszystkim przemyśleć, no popracować, bo... Znaczy może jest to kwestia też edukacji i docierania do tych ludzi i takich dyskusji, jakie teraz tak, się ta dyskusja tak. Ja ostatnio bardzo narzekałem na temat pogrzebu Jacka Machcińskiego, na który sam się spóźniłem, ale no, dowiedziałem się później, złożyłem kwiaty, tak pogadałem, jeszcze tam widziałem panią Pajączek i jeszcze parę znajomych, natomiast no, byłem zaskoczony, że na pogrzebie takiego widzewiaka było raptem 60 osób, także no... Ale kogo się spodziewałeś, też mnie tak zaskoczyło. Młodych kibiców? Słucham? Ale kogo się spodziewałeś na tym pogrzebie? No nie wiem, mi się wydaje, że to właśnie jest tutaj związane z tym, tak jak tutaj wróciłem do tego Żmudy, tak, i do tego Waligury, no gdyby ta postać jakoś tam była wcześniej troszkę bardziej nagłośniona, to sądzę, że tych młodych też by troszkę przyszło ludzi. Ja myślę, że to się składa z wielu czynników, ale ja uważam, że na obecną chwilę wychodził pan Żmuda czy pan Waligura, to po prostu dla 90, no nie, przesadziłem, ale tak dla większości stadionu, dla 60%, to byli miłe dziadki, fajny dziadek, fajnie się wypowiedział, trochę emocjonalnie pogadał do mikrofonu, nawet tak, nie wiem, kto to był tak naprawdę, no ale miło gada, fajnie, ciepło, pobiłem mu brawo, wziąłem kolejny gryz kiełbasy, poskakałem do czterech trybun, tak jak to mówiliście i tyle, więc ja myślę, że taki jest po prostu odbiór tych ludzi. Dlaczego taki jest odbiór tych ludzi, to już jest kwestia no właśnie szerszej debaty, tak mi się wydaje. Ale, bo, ale u nas chyba nie ma tradycji, wiecie co, ale to nie. Chyba u nas nie ma tradycji, bo mówiłeś, do Święcickiego się odwołałeś, poniekąd słusznie, że jesteśmy atakowani różnymi mediami i tak dalej, natomiast mi się wydaje, że to nie do końca się odnosi właśnie do kibicowania i do historii klubów, bo są kluby, które dbają o tę historię. No, klasycznym przykładem jest pewnie ulubiona Liga Piotrka, czyli angielska, no tam jednak się szanuje tradycję. Ja nie chcę wymieniać. Słuchajcie, dzisiaj umarł piłkarz Manchesteru City, pardon, i dzisiaj aha, każdy kibic, no bo na wszystkich tych portalach, bo ja tam jestem na wielu, to każdy o tym trąbił, tak? Nie jest to taki misiek, który jest ubrany w garnitur i który normalnie tam za pieniądze jako ambasador klubu siada i każdy go, i telewizja go pokazuje. Nie, to jest facet, o którym już dawno historia niby zapomniała, tak? Ale w tym momencie ludzie po prostu zaczęli sobie podawać informacje i ten po prostu, no, gdzie tylko spojrzałem w ten Facebooka, co tam się w te godziny, gdzieś tam sobie wskakiwałem, to patrzyłem i cały czas ten Pardo był po prostu na pierwszym miejscu. No, no tak, ale tutaj Liga Angielska to jest taka tradycja, od której możemy się uczyć i wyciągać wnioski też z tego, na przykładzie właśnie Anglii, jak to robić, czy chociażby Niemiec, bo tam też jest taka tradycja, może nie taka jak w Anglii, no, ale jest kilka tych krajów, natomiast my jesteśmy, słuchajcie, zrobiła nam się ciekawa moim zdaniem dyskusja, dosyć późno, ale Maciek, musimy zrobić o tym program, myślę, bo czy my jesteśmy w ogóle takim krajem o tradycji piłkarskiej, gdzie ci piłkarze rzeczywiście są tak ubieni. Mam wrażenie, że nie do końca, że to jest, no, tak jak Piotrek trochę mówi, na siłę, tak. Trochę na siłę, że jest tak jak na Widzewie. Rzeczywiście, tak. Przyjść, zjeść kiełbasę, pobawić się, pójść po meczu i koniec. Nie żyje się chyba w Polsce tak tą piłką na co dzień. No od imprezy do imprezy zwróćcie uwagę, kiedy ludzie się interesują wszyscy. Jak są Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, ale to też wtedy, jak Polacy grają. Jak gra reprezentacja, natomiast generalnie no to mamy taką ligę, gdzie mamy, nie wiem, Warszawę, stadion na 32 tysiące ludzi i przychodzi 20 tysięcy, 22, 23. No to jak na aglomerację, która ma już chyba 2,5 miliona ludzi, w sama Warszawa blisko 2 miliony, no to jest dosyć śmieszne. Jak na kraj, który niby jest taki, chce, aspiruje zawsze do jakiejś tam, może nie potęgi, ale kraju, który chce się liczyć w piłce, no to jak zobaczycie sobie na frekwencję, nie wiem, w Niemczech, Anglii, to są śmieszne, żeby drużyna, która zdobywa Mistrzostwa Polski, tak jak Legia teraz właściwie niemal w każdym sezonie, nie potrafiła 32-tysięcznego stadionu zapełnić przy dobrym marketingu i tak dalej. Więc my chyba nie jesteśmy wbrew pozorom takim krajem zakochanym w piłce. To my jesteśmy od święta zakochanym, tak jak w Małyszu, jak, czy tym drugim Stochu, jak sukcesy są. Więc... Jak to powiedział kiedyś mój kolega Piotrek, powiedz mi, czy ty słyszałeś kiedyś o francuskim hokeju? No nie, no tak, no to w Anglii myślisz, nie, że ktoś słyszał o jakimś polskiej piłce nożnej? Tam no czasami tak, no tak, ktoś dociera, tak, że Legia gdzieś tam podymi albo
I tyle, bo ci kibice, którzy się spotkali z Widzewem, tak, bo Widzew im złoił skórę w 83 roku i to wszystko. Ale to już jest na większą dyskusję, bo to jest kwestia jakby dokonań kulturowych w ogóle i tego, że my jesteśmy krajem małym ogólnie i nieliczącym się, bo generalnie kultura cała masowa została zdominowana przez kulturę anglosaską, więc no wiesz, no to tak samo jest, zna się zespoły muzyczne z Anglii czy ze Stanów Zjednoczonych, one nadają ton, natomiast wszyscy inni tylko tam to naśladują, więc no to jest To naprawdę, zrobimy z Maćkiem jakiś taki temat, tylko teraz prosimy o też o zaangażowanie się kibiców, żeby kibice byli zaangażowani w tę dyskusję, bo, ale to ciekawy temat. To ciekawy temat rzeczywiście, bo można i o Widzewie ogólnie, o szerzej, o polskiej piłce. Dobra, chłopaki, wpadam myśl nogi, także dobrej nocy życzę. Wszystkiego dobrego. No, wzajemnie, trzymaj się, na razie, cześć. W sobotę cię słyszymy, rozumiemy, z Maćkiem Cholewińskim. Bo bardzo się ciepło, nie wiem czy czytałeś, bardzo ciepło została przyjęta wasza audycja Czerwona Łódź Podwodna i czekamy na więcej. Tak, no dużo tutaj dostaję takich też informacji, także fajnie. No będziemy rozmawiali o naszym mieście, o Łodzi, o mieście derbowym, także to będzie ciekawa dyskusja w sobotę. Zapraszam, w sobotę po południu. Już dzisiaj słuchaczy możemy zaprosić na 17 w sobotę. Dziękujemy ci Piotrze jeszcze raz, że do nas... Otrzymaj się Piotrek. Rzutem no, cała przyjemność po mojej stronie. Kłaniam się nisko, kolego. Trzymaj się, cześć. Bardzo dobry pomysł rzucił na Piotrek, faktycznie na dyskusję, tylko ja tak trochę was starałem się stopować, bo wiem, że to jest temat rzeka. To nam jeden program nawet może nie wystarczyć pełny, a co dopiero... Nie, no może wystarczy, tylko jest kwestia, czy no jak ktoś będzie w odsłuchu tego przesłuchiwał, bo być może wiele osób już no, nie dało rady, prawie 2,5 godziny audycja trwa, no to też żebyście się wypowiedzieli, czy chcecie taki temat, bo naszym zdaniem to jest ciekawe, jak się traktuje historię na Widzewie i w ogóle w polskiej piłce, bo można to szerzej omówić, no ale to musi być jakiś też pozytywny odzew, no bo my chętnie porozmawiamy, ale przecież jak my byśmy chcieli z Maćkiem sobie o tym porozmawiać, to możemy sobie przez telefon, natomiast no ważne, żeby słuchacze byli tym zainteresowani i się włączyli, to będzie nam miło. Ale widzę, że jeszcze tam tak źle nie jest, że jak sprawdzą statystyki, to sporo ludzi jeszcze nas słucha, bardzo wam za to dziękuję. Aha, no to dobrze. Bo robimy to wszystko dla was, a nie dla siebie tak naprawdę. Trochę też z pasji własnej, ale też przede wszystkim po to, żeby budować jakąś społeczność, jakąś tożsamość i też mamy taką świadomość, że w jakiś sposób od nas też zależy to, jak będzie ta polityka, powiedzmy, historyczna prowadzona. Gdybyśmy my takie tematy przemilczeli i rozmawiali codziennie z innym piłkarzem, pytali codziennie Łukasza Turzynieckiego, jak to było w Legii Warszawa, Marcina Robaka, jak to jest strzelać bramki, albo Wojtka Pawłowskiego, jak to jest bronić, to też moglibyśmy to robić, tylko chcemy przede wszystkim żyć też tym, co jest wartościowe. Na razie wartościowe jest dla nas to, co było kiedyś. No to, co teraz jest, na razie aspiruje do tego, żeby być. Znaczy ja mam nadzieję, że to, co teraz jest, jak pewnie wszyscy kibice, którzy zwłaszcza pamiętają te sukcesy, ale że to jest stan przejściowy, że są aktorzy, oni odegrają swoją rolę, odejdą sobie, fajnie, że coś tam przyczyni się do budowy tego teatru, ale to nie są ci aktorzy, na jakich kibice Widzewa czekają, więc na razie mamy stan przejściowy. Ja mam taką nadzieję, że idziemy. Optymistycznym akcentem można chyba dzisiejszy program zakończyć. Ja tylko wam przypomnę, że jutro, czyli w środę, kolejne programy. Tradycyjnie zaczynamy trybuną prasową, później powtórki i wywiadu tygodnia z Arturem Wichniarkiem, który odbył się, premierę miał dzisiaj o godzinie 20. Później powtórka tego programu Rozmów Totalnie Swobodnych. A premiery wieczorem o 20 filmówka, to z moim udziałem. Magazyn poświęcony filmom, serialom, a o 21 do 22, może trochę krócej, Trójgłos, czyli trzech tenorów, Marek Stolarek, Bartek Stajendo, no i ja. No i to byłoby wszystko. Dziękujemy wam za dzisiejszą obecność. Gratulujemy tym, którzy wytrwali do końca. Miejmy nadzieję, że było warto. Tak, no, taką mamy nadzieję. Przynajmniej ja mam taką nadzieję, a Michał się na pewno pod tymi słowami moimi podpisze. Podpisuję się, żegnam się już, bo nie mogę się doczekać spotkania z Teresą O. Także dobranoc i do widzenia, do usłyszenia. Słodkich snów, Michale, trzymajcie się wszyscy, na razie, cześć. Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. We'll be right back.
Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.